Witamy, witamy w kolejnym podcaście. Cześć, cześć. Witam. Ale dziwnie zakończyłem to zdanie, jakby miał coś to mówić. Późna godzina, pierwszy raz tak późno nagrywamy podcast, tak się złożyło, że Eliasz już czasem całkowicie ma ciężko. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiem ci tak, no moglibyśmy nagrywać to dzisiaj, ale w ogóle seria takich zdarzeń poszła w moim życiu wczorajszym w sumie. Wczorajszym też trochę. Dzisiejszym, no jest 22, nigdy tak już później nie nagrywaliśmy, to trzeba jeszcze zmontować tam. Z samego rana zawsze. Ja w ogóle jestem wykończony, mam nadzieję, że nie będzie po mnie tego widać, ale zazwyczaj jest tak, że wiesz, jestem zmęczony, ale jak już przejdziemy do tematu, tam pogadam 5 minut, to się rozbudzę, jeszcze kawkę piję, co jest głupotą. Tak, chyba, że bo chcę spać zaraz, pewnie rano wstajesz również. I tak pójdę, nie, to raczej mi nie przeszkadza aż tak bardzo, wiesz? Tak. Ale ten, sytuacja jest taka, że miałem wrócić do domu wczoraj, później się okazało, że a może dzisiaj wrócimy, bo w ogóle byliśmy tam u rodziców Natalki, nie? I mieliśmy wrócić w teorii wczoraj, ale coś tam chciały robić z mamą, więc zostaniemy do dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy wrócić tak po obiadku, czyli 14-15, wróciliśmy chyba o 18, czy nawet 19, także wszystko poszło nie tak, a w ogóle jeszcze wczoraj mieliśmy wracać i tak, jechać mieliśmy w piątek, pojechaliśmy w piątek i mieliśmy... I w piątek było po prostu ciepło, o tak. A wiesz, z dzieckiem nie może być za bardzo takiego piekarnika w samochodzie. I okazało się, że klima się skończyła. Ja my włączamy, a tu takie syczy, nie? I mówię, no super, super, super. No to, a widziałem pytali. Jakoś się udało, wiesz, tam trochę uchylone okno, trochę się przejechała jeszcze zanim pojechaliśmy, jakoś się udało. Później ten, i brat się ten samochód poszedł tą klimę naładować, bo jest mechanikiem, a na drugi dzień mieliśmy jechać do siostry z kolei Natalki i ja ten, uchyliłem specjalne okno, żeby wiesz, tam wyrównała się temperatura w tym okna, szyby w samochodzie, żeby wyrównała się z powietrzem na dworze. No tak, i tak poszedłem za te 20 minut, próbuję do góry, a tu już jest takie jakby coś, nie wiem, jakby ci szkło zaczęło rozwalać. Może kamień. Ale okazało się, że nie okazało się, że z szybą wszystko w porządku, tylko mechanizm padł. I mówię, ja pierdzielę, nie? I kolejna rzecz do naprawienia w ciągu 2 dni, super, nie? No, także kolorowo masz? Także serio, no jeszcze w ogóle... Ja nienawidzę, jak jestem w gościach, a siedzę w telefonie, a siedziałem cały czas, bo mój dzisiejszy filmik dla nas, bo w niedzielę to nagrywamy, kompletna porażka ten filmik, nie? On miał być tydzień wcześniej siedziałem całą noc, żeby zmontować filmik, bo montażysta nie ogarnął trochę i tam trzeba było coś poprawiać, ale on już, nie wiem, poszedł spać czy cokolwiek, nie miałem z nimi żadnego kontaktu, mówię, szybko muszę zrobić filmik, a z kolei teraz podobna sytuacja wyszła, coś tam mu się z PC-tem stało i musiałem szukać szybko kogoś, żeby wprowadził mi poprawki, żebym w ogóle mógł filmik wrzucić i się okazało, że jakiś dźwięk jest spierdzielony, nie? Czego nie było. I mówię, super, nie? Ale film wyszedł. Seria. Chyba jakiś, nie? Wyszedł cię film normalnie. Wyszedł, ale no właśnie finalnie jestem bardzo niezadowolony z tego filmiku. Mam nadzieję, że stanie się z nim to, co zwykle się dzieje, czyli za tydzień zapomnę, że już go robiłem. Chociaż zazwyczaj jak się robi zły materiał i ja byłem strasznie wiedziony z tego, to zapamiętam. Ja będę kurwa pamiętał. Już miałem dzisiaj w głowie coś takiego, że może ja go usunę w ciul i za tydzień go zrobię ponownie, ale mówię, że już nie wiesz, jak to spojrzą na to ludzie, a wyświetlenia i tak zrobią się tragiczne już, bo... Tak. No ej, to było dzisiaj. Nie opłaca się. W sensie, ale chętnie zobaczę, że jest tak źle. Chcę ciekaw. No, w sensie, ci powiem, coś tam jakoś tak jakby buczało mi w głosie. Nie wiem, czemu się stało, nie mam pojęcia. Wrzucałem to z telefonu, być może dlatego. Nie oglądałem tego na komputerze nawet, w sensie takiego, wiesz, materiału sprzed wrzucenia. Być może tam jest lepiej. No, ale nie wiem, ja jestem bardzo zawiedziony z tym filmikiem. Tyle powiem. W sumie dobrze. Trudno. W sensie, wiesz... Coraz będziesz robił coraz lepsze te filmy, jeżeli jednak nie robisz tego na odpierdol, nie chcesz tego robić na odpierdol, to ja jest spoko sprawa. Ja doszedłem do wniosku, że ja nie mam czasu, nie, ale będę musiał trochę... Priorytet trochę był Animedia w lipcu, powiem szczerze, bo zrobiłem chyba 6 filmików, a na swój 6 filmików do przodu? Standardowo. Nie, 6 filmików na Animedia zrobiłem. O kurczę, ty. W lipcu bodajże.
Tak? No, chyba ja i Ksołka zrobiliśmy po 6. Tak. Kurde, ja 3 zrobię. W tym były też gatunki anime, nie? Także wiesz. Mhm. Także to, tak, ale do jego liczę, bo zrobić zrobiłem od A do Z, nie? Ale ten, zrobiłem je, a na swój było standardowo. Ciekawostki ja robiłem, a dla montażysty wysyłałem swój niedzielny odcinek, ale chyba ja zastawiam zbyt wysokie warunki, jeżeli chodzi z montażystami, bo ciągle jest coś w mojej opinii do poprawy, może dlatego, że ja, wiesz, też montuję, więc mam takie, o Jezu, to bardzo mi nie pasuje, dlaczego tutaj nic się nie dzieje, dlaczego tutaj nie ma tej osoby, o której mówię. Ja mam tak, zawsze coś znajdę, nie? I ja mam wrażenie trochę, że za wysoko stawiam poprzeczkę dla tych montażystów. Czy wydaje, i że to potrzeba czasu, żeby chyba się zrozumieć, ja montować. Żeby on poczuł to, jak ty to chcesz zrobić, bo to wiadomo, tak na początku nie wyjdzie, bo on może mieć troszeczkę inny wgląd na to, jak tak, montować, ja się, ale bo ja z Tuśkiem już teraz nie montuję, w sensie on mi nie montuje, bo on nie może, nie? Za bardzo. Być może kiedyś tam jeszcze wbiję czasami i coś tam zmontuję, ale specjalnie go zapytałem, czy mówię, chłopie, już nie pracujemy jakby razem, nie? Czy ja mam takie wymagania? Mówi, że trochę ciężko było na początku się przyzwyczaić, bo jak oni montowali, nie wiem, 3-minutowe odcinki, a ja mam takie konkrety, że chcę, żeby to, o czym mówię, pokazywało się na ekranie, to trzeba konkretne rzeczy znaleźć i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba się nauczyć, ale ja nie wytrzymuję. Ja nie mogę, jak wysyłam komuś trzeci raz to samo do poprawy, a on tego nie poprawia, to och. Oh. No. Jeżeli także płacisz, to możesz wymagać, jeżeli się ktoś zgodzi na to, tylko wiesz, to jest przypał, bez kontraktu, bez niczego, w sensie po prostu tak na ślepo idziesz, nie? I po prostu ktoś ci może losowo spierdolić robotę, a ty jesteś potem w dupie, zostajesz z tym sam i szczególnie, że masz, nie masz czasu. I nienawidzę na ostatnią chwilę czegoś. To samo miałem, też, więc ja ci rozumiem, bo ja to sami tylko miałem. Nieodpowiedzialnych ludzi się nieraz znajdzie, którzy niby chcą, ale potem jakoś tam nie, coś tam nie. I potem zostajesz z tym i jest przypał. No dobra, to ogólnie trzeba. A jak jeszcze, to ja tak samo wodka skreśliłem, bo 3 materiały mi zmontował, żaden mi się nie podobał, mówię do widzenia. Do widzenia. No on to jeszcze nawet się nie pisałem, po prostu przestałem mu dawać cokolwiek do montowania. I będę musiał sam zrobić. Suwaczki muszę przesunąć, że Animedia trochę w dół, ale swój kanał muszę pocisnąć teraz. No, więc ja teraz będę montował wszystko chyba. I tak musi być, niestety. No to jeszcze ci ukrócić ten czas. Ogólnie to będziemy musieli wam napisać minutę, kiedy skończyli pierdolić. Tak, popularny wpis, ale jakby ktoś chciał wiedzieć, to tutaj negatywne nowiny od Eliasza. Tak. Są jakby wieści są przekazane. Tak. No, ja w sumie nic takiego do przekazania nie mam aż innego. No słuchaj, jest, od tygodnia się zmieniło troszeczkę. Fala, jak widać, niepowodzeń w tym weekendzie. No. Także hej, no przynajmniej. Znaczy, i tak głównie wbijają tu ludzie, którzy już siedzą dla nas, a nie dla Naruto, nie? No chyba, że ktoś zobaczy, że to jest podcast o, jeszcze nie wiem, jak to nazwiemy roboczo, ale dzisiaj, w tej 8 minucie zaczniemy podcast na temat takiego boostów? Zjawiska. Może to nazwijmy zjawiska, jakim są boosty w shonenach, takie nagłe. W shonenach będziemy stawiać przykład głównie Naruto, tak? Bo na tym się głównie znamy, najbardziej obaj. Powiedzmy, że znamy, siedzimy sobie w tym. Mógłbym chociaż o Dragon Ballu też powiedzieć, nie? To też tak było. Tak. No, ale Dragon Ball, Bleach, Hunter x Hunter. Chyba każdy shonen się temu tyczy, że właśnie główny motyw jest taki, że są jacyś antagoniści, stają się zbyt silni i nagle, żeby ten poziom power scaling wyrównać, postać dostaje jakiegoś buffa z dupy totalnego i staje się silna, pokonuje i traci moc. Ja ci szybko przerwę, ja wiem, ja nie powinienem, tak? Ale bo zaraz znajdzie się ten jeden słodziutki cukiereczek, który napisze nam, że shuneny to nie są tasiemce, nie? Także zazwyczaj, że chodzi o tasiemce, a shuneny to jeżeli przynajmniej ta informacja była dobra w moim filmiku o gatunkach, to shuneny to są anime dla męskiej części widowni, o tak bardziej, nie? Czyli shuneny to nie są po prostu walki? Może się mylę. Z tego co wiem, nie. Okej, okay, no to ciekawa informacja w sumie. Bo myślałem, że to po prostu są dla męskiej widowni. Z tego co kojarzę. W sensie tego co robiłem materiał. Nie wiem, czy akurat ta informacja była prawidłowa, ale domyślam się, że tak, bo wiele osób tam płakało, że shonen to nie jest tasiemiec. Shonen to nie jest bijatyka. Pewno. Nie każdy shonen jest bijatyką, tylko że to właśnie to okej. Okay. Także tu chodzi nam o tasiemce głównie, nie? Tak. No i głównie wiadomo, Naruto, jak to zwykle bywa u nas. Mhm. I sobie zaczniemy pewnie od przykładu Sasuke. Czy jeszcze chciałem coś dodać? Czy nie przykładzie już zapomniałem? Ja ci przerwałem.
Sorry, nie, nie pamiętam musiałem. Co. Nie pamiętam co. Disclaimer. Może ci się przypomni, a może, może nigdy się nie dowiecie. A może ktoś wypisze, ej, o co ci chodziło, na jaką ja się przerwał i napiszesz w komentarzu. Lub nie. Nigdy. Tak, tak. Nie wiem, nie. Big mystery. Myślę, że napiszę to w komentarzu, wiecie? Tak. A chyba pierwszym przykładem będzie właśnie ten Sasuke, bo jako pierwszy wydaje, że był boost taki. Nie, chociaż nie wiem, czy... chyba taki pierwszy, który widzieliśmy. Chyba, że liczymy Jinjuriki, który też jakiś właśnie tam boostem był. Właśnie chciałem powiedzieć, czy liczymy, że Naruto wpadł w tryb mędrca, ale to jakby... Nie wiem, znaczy... bo mam wrażenie, że to był... To nie był taki boost z dupy, nie? W sensie on od razu był Kyubim jakby trochę, no, wiesz co. Raczej... Mi chodzi właśnie ten jakby, to jego przemianę w tego czerwonego liska, tą czakrę jego. On taki nie do końca sobą był, to mi się nie do końca podobało. Ale tą Sasuke pieczęć, ogólnie cały motyw pieczęci w pierwszej serii był według mnie zajebisty. Fajne tak, to było. Właśnie się to strasznie kojarzyło z Tekkenem ogólnie. W Tekkenie był taki Jin, który miał też pieczęć i wyglądał dokładnie jak on. Chyba się nazywał Devil Jin w Tekkenie. I ja zawsze grałem tą postacią i go uwielbiałem jako fan jak zwykle antagonistów i tych demonów, tych złych i tak dalej. To według mnie to naprawdę bardzo się udało, razem z Orochimaru jak wiadomo. I czy to był taki buff z dupy? Nie wiem, ale to był bardzo fajny zabieg i na pewno go wzmocniło potężnie. Wyrównało te szanse z Naruto. Ja jestem teraz, mówię, zmęczony, robiłem też materiał dawno temu, ale zdaje mi się, że było powiedziane, że to jest 10-krotna siła, więc pokłady czakry raz 10 dzięki samej pieczęci, w sensie jak ją opanujesz. To jest ogromne, jakby 10 razy ta sama, którą ma, no to jakby Sasuke miał to w tej chwili, to jest niepoważnie silne. Może nie jest to 10 razy, chociaż w pierwszej serii to mogło być tak, bo jeszcze nikt się nie spodziewał, że nagle Sasuke będzie rozwalał planetę okiem, więc kto ten? Bo teraz jakby 10 razy zwiększyć tego, to by galaktyki niszczył oczami, no to dlatego prawdopodobnie. Tak. No dlatego pierwsza seria troszkę innymi prawami, zawsze to powtarzam. Mm-hmm. Jakby całkiem inne zasady. Nagle Shippuden przychodzi i zaczęło się zmieniać. Tutaj coś tam się zmieniło, coś się zmieniło. Uniwersum to samo, ale zupełnie w sumie co innego można powiedzieć. Tak, zasady gry się zmieniały. No. Ale ja ogólnie oceniam tą pieczęć na plus i to mi się bardzo podobało. Ja też, właśnie to chciałem powiedzieć, że ja nie cierpię takich zabiegów, ja wiele razy o tym mówiłem, ale pieczęć była spoko. Bo to było, no nie powiedziałbym, że wiesz, że 10 razy silniejszy, ale z zera, bo to nie było takie zero kompletne. Niby Sasuke był już wtedy geniuszem, ale to było takie... No to było jeszcze spoko, nie? To właśnie tak jak mówisz, jakby Sasuke dostał 10 razy pieczęć, która daje mu 10 razy więcej mocy, gdzie już ma Susano full i napierdziela wszystko, no to by było to w ogóle, ta umiejętność jest już nienormalna, bo wtedy, jeżeli tak naprawdę jest... Jeżeli tego jakby nie zmazali, nie przemienili w Shippudenie, no to teraz każdy by biegał koło Orochimaru i chciał tą moc, no 10 razy większa moc. Więc każdy by chciał zostać ugryziony. Bo tam jakieś negatywne efekty też ma, bo on w jakiś sposób może kontrolować chyba ciało. Tak. Ktoś może oszaleć nawet z tego, co pamiętam, jeżeli nadużywa tej pieczęci i coraz bardziej Orochimaru mu do łba wchodzi, nie? On sparaliżował Guru na wojnie, czyli tego Tobiego, ala Tobiego białego, to pamiętam, że go tym ugryzieniem sparaliżował tą pieczęcią. Więc Sasuke też się nie cieszył raczej z jej otrzymania. Na początku nie, ale zaznaczmy to, że to nie był taki boost na zasadzie siema, ja chcę się wzmocnić, więc teraz robię coś w dwie sekundy i jestem silniejszy. Tylko on ją dostał i to było nawet... On jest silniejszy, nie? No ale on z nią walczył, strony, nie? Jest podobny do karmy on troszeczkę. On z nią walczył, on trochę nie chciał i dodatkowo to było ukartowane przez antagonistę, że on to dostał dla jego celów, a nie, że siema, potrzebuję być teraz silniejszy, więc pstryk, jestem silniejszy, coś się dzieje. No ale potem mu się to spodobało, bo chciał użyć tego właśnie do pokonania Itachiego, co oczywiście okazało się, oj, Itachi po prostu opluł ten tryb, totalnie go opluł. Tak. Nie wyszło w tym. Ogólnie Sasuke tej pierwszej serii się spisał zajebiście. I mi się wydaje, że ta cała pieczęć to właśnie był taki motyw wyrównania siły z Naruto, bo Naruto miał Jinjuriki, nie? I on był za silny, takiego głupka. No to ta pieczęć właśnie ładnie sobie to wyrównywała. Walczyli na równy z równym, nie? Swego czasu. Bo gdyby nie ta pieczęć, no to Sasuke w Dolinie Śmierci był po prostu... Nieżywy. Do nie końca. Sorry. No śmierci to się skojarzyło, że był nieżywy. To ci się połączyło. Tak. Właśnie on nie miałby żadnych szans. Można powiedzieć, że wygrał z Naruto, nie? No. Ale bez tej mocy nie miałby żadnego.
podejścia, w ogóle no. Nic nie mógłby się równać. No dlatego zaliczamy ten tryb do takiego właśnie boosta, bo to właśnie tego było na potrzeby tego, żeby właśnie tak, z Naruto no. się zrównał, żeby oni tam byli rywalizowali, ale fajnie to pociągnęli dalej. Fajnie ta fabuła. Tak. Powiedzmy w pierwszej serii, nie? Bo tam w Shippudenie to już takie było, że Itachi tam z liścia wypadł z tym trybem, to za gówno. Taki useless totalny, no wiesz? On myślał, że będzie demonem. Takie, taki... wiesz, też, to jeszcze to z Deidarą fajnie wyglądało. Tak, to było etapami też, a nie, że o, siema, no, możesz pieczęć i przemieniasz się od razu, tylko że on wziął kawałek tak, na przykład na połowę ciała tylko. Tak, tak. I to same znaki miał. Był w stanie... Tak, potem taka półdemoniczna tak. forma, potem skrzydła jakieś, potem włosy długie, czerwone oczy. Przecież to było zajebiste, kurde, naprawdę. To było bardzo dobre, no. No, ale potem... I też się wydaje, że... No, mów. W Shippudenie ja bardzo, mi się wydaje, osłabili tą pieczęć i jakby... I znowu, takie, ten motyw, cały motyw Orochimaru. Pieczęć Orochimaru, wszystko zeszło na dalszy plan i chodźcie Akatsuki. Gramy wokół Akatsuki cały czas. No to już mówiliśmy, że Orochimaru no. został bardzo pluty w tej drugiej serii, nie? No. Ale jego motywy... Jeszcze chciałem powiedzieć... O, powiedziałem, że będę pamiętał i chyba właśnie wyleciał mi z głowy. A, dobra, już wiem, że ta pieczęć, pomimo, że to jest boost razy 10 nawet, jeżeli to zaliczymy w ten sposób, to... No. No tak, to nie jest właśnie, to nie jest z poziomu Boga razy 10, tylko to było z poziomu genina o wyjątkowych zdolnościach, którego Kakashi pomimo razy 10 mógł sklepać jakby chciał, nie? A szczególnie nie, że... w pierwszej serii, że Kakashi to był Bogiem świata. Tak, pierwszej tak, serii. Tak. No czyli tutaj jest dużo pole do polemiki, szczerze mówiąc. No ten power scaling jest taki. Patrząc na całość i na Naruto pierwsze i Naruto Shippuden, to dla mnie zawsze było tak, że większe wrażenie robi Kakashi Genin z fillerów, czy tam Chunin, nieważne, tak, no. co bierze Chidori, niż Kakashi, który walczy z Zabuzą, który Zabuza, bądźmy szczerzy, to był fajny ark, ale to był totalny gówno, nie? To Kakashi nie miał... To był gównem w porównaniu do, patrząc na całość, nie? Jeżeli chodzi o siłę. Później, no. jak poznajemy tych 7 mistrzów miecza, to jest jeden wielki zawód. Jakby to nie jest, to jest poziom high level Jonin, nie? Powiedzmy. Czyli taki poziom Kakashiego na początku tego. Ale tak jak właśnie powiedziałeś z tą przeszłością, to Kakashi, tak już abstrahując, to naprawdę koksem był w tych młodych latach. I nie wiem, jakby się cofnął w rozwoju, to wyglądało. Ale jest to jakoś ustosunkowane, nie? Jest to ustosunkowane, ponieważ on by przestał trenować, przestał stawać się silniejszy przez swój wzgląd na zdrowie psychiczne. Stracenie Rin, stracenie swojego mistrza, stracenie... On wszystko stracił, co mógł. Ojca, wszystkich z drużyny. Powiedziałbym, że dlatego... Nie, no ja bym powiedział po prostu, że... Znaczy miał taką... No. W Naruto działa tak, że musisz patrzeć na arki, a nie na całość. W sensie, to może być tak, że w pierwszym arku Kakashi jest Kocurem, w drugim jest słabszy niż w pierwszym, a trzecim jest silniejszy niż w pierwszym. I to jest takie... Siłę powinniśmy arkami oceniać. W zależności od sytuacji jesteś... Tak. Nawet walkami, nawet nie powiedziałbym, że całymi arkami. Czasami po prostu chodzi o walkę. Niektóre postacie robią bardzo głupie rzeczy, których byś się po nich nie spodziewał. Możemy sobie powiedzieć tak z dupy, nie był w formie, nie był wyspany. Tak, i to można. I logika zachowana. Jakbyś chciał, to byś wytłumaczył, ale na to tak. nie masz takiego, myślę, wytłumaczenia. Oprócz tego, że hej, nie było jeszcze w planach latających Susanoo, porypanych jakiś, więc w tamtym momencie on był kozakiem totalnym. Tylko, że tego kozaka totalnego niszczą już później średniaki, bo poziom cały poszedł na tyle do góry, że no Kakashi już nie jest taki super, ten z pierwszej serii, nie? To bardzo dynamicznie się zaczęło dziać. Jeszcze na początku, jeszcze w tym w Shippudenie jeszcze jakoś to powiedzmy działało, a już ten Sasori był przesadzony mocno. I potem ten Deidara ze swoimi bombami mikroskopijnymi, których się nie da zauważyć, które po prostu niszczą. I tylko dlatego, że Sasuke Sharingana je zobaczył swoim super lunetką, czy tam jak to się nazywa. I tylko dlatego nie zginął. Przecież każdy by zginął w takiej sytuacji. No nie widzisz tego, totalnie nie czujesz tego i nagle po prostu znikasz. To są mikroskopijne bomby. Jezus, to przecież jest takie potężne. Takie potężne. No, Naruto. Ale kontynuując te boosty śmieszne, no to chyba w pierwszej serii nie było tego więcej? Nie licząc oczywiście filerów, filery plujemy. A czyli sama ta pieczęć, no to mamy jakiegoś Kimimaro i tak dalej, a sam motyw pieczęci, powiedzmy, że był obgadany, a teraz tak po szybkości, to nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakiegoś takiego bufa znikąd. Nie ma, no.
Ewentualnie... Nie liczymy tutaj pijanego stylu mistrza Li, bo można by powiedzieć, że to chociaż... jest boost, jakby ktoś chciał, tak, ale to nie było coś typu... On... To mam wrażenie, to było uzasadnione. Jeżeli już mamy, patrząc na to, że to jest boost, okej, niech to będzie boost, ale on jest uzasadniony. W sensie, on robił bardzo nieoczywiste rzeczy z racji tego, że był pijany. I to taka znana, znana sztuka walki, taka powiedzmy, w sensie ludziom. I to no, było, zarobiste to było. Szkoda, tak, że tego nie wrócili. To było humorystyczne przede wszystkim, ale nawet jeżeli licząc to jako boost, to jest o tyle uzasadnione, że raz, on nie zwiększył jakby swojej siły, nie wiem, o 10-krotnie, czy w ogóle nie zwiększył swojej siły. On po prostu robił ruchy, których się on nie spodziewał Kimi Maro, bo były inne niż normalnie by pomyślał. Tak, on zwiększył swoją nieprzewidywalność, nie? Tak. Albo zmniejszył przewidywalność i to było dla Kimi Maro troszeczkę przypał, ale tak co inaczej sobie z nim poradził, bo Kimi Maro z tą pieczęcią był OP. Tak. A co ciekawe, z Kimi Maro z tą pieczęcią praktycznie nawet nic nie zdążył zrobić i zginął, to to się troszeczkę niedoceniana postać mi się wydaje, bo on był taki kurwa silny, to było troszeczkę porąbane. Był? Czy niedoceniany? Nie wiem, znaczy bardzo dużo osób go lubi, mam wrażenie, i uważa za bardzo dobrego antagonistę, co się przekonamy w sumie za jakiś czas. Ale jeszcze jak tak gadaliśmy właśnie o jakichś alkoholu, to był jeszcze Choji ze swoimi pigułkami. O, to chciałem powiedzieć, ale mnie wyprzedziłeś, tak. No, Choji ze swoimi pigułkami. I co ty myślisz? Które też znikły. Nie wiem, no też mi się to mi się akurat specjalnie jakoś nie podobało, że jest jakieś cukierki bierze i staje się silny. Ale dobra, było takie coś, to był taki motyw, że za cenę życia, że te pigułki jest silniejszy 1000 razy niż powinien być. Ale co się okazuje koniec końców, że on tam umiera, bo serce mu staje, no i nie umiera. I to mi się nie podobało. W sensie, no jak już jest takie coś, że jest naprawdę jakieś pigułki, które wzmacniają cię, no to nie wiem, jeżeli mówi się, że chłop powinien zginąć, bo taki jest tego, taka jest tego cena, to znaczy... a przeżywa, no to tak mi średnio mi się to podoba. Motyw tak samo jest z Gajem, którego sobie przejdziemy. Tak. Ale z tego, co kojarzę, teraz nie chcę rzucać, bo nigdy się nie zastanawiałem nad pigułkami i Chojim, czy to powinno istnieć. No ja coś tam pamiętam. Ale z tego, co kojarzę, to nie było, że to jest równoznaczne śmierci, tylko że może spowodować. Czyli on przedawkował w sensie, jakby, wziął wszystkie. Że... To czerwoną taką ostatnią chyba jakoś, że ona była tak najmocniejsza. No. Jak już ją wezmę, to już koniec ze mną, nie? No, ale to nie było tak, co sobie powiedziałem, że jak weźmie, to ginie, tylko jego ciało jakby jest nie... nieprzystosowane do tego, jest jeszcze za młody, jakby te ciało jest jeszcze zbyt małe i tak dalej, nieprzetrenowane. To w sumie i Choji powinien zdechnąć w takim razie i Rock Lee już nigdy nie powinien trenować, ale Tsunade to załatwiła, czy to było wystarczające? No moim zdaniem tak, w sensie mnie to nie zabolało, że Choji jakby przeżył i jakby konsekwencji w sumie nie widać, I guess? No akurat w jego, ale w sumie skończyło się, w sensie oni pokazali, zrobili swoje 5 minut, tak jak nie wiem, w pobocznych postaciach chyba gadaliśmy. To były ostatnie i najlepsze 5 minut pobocznych bohaterów w Naruto, cały ten las i cała pogoń za Sasuke. Tak. No i udało się. To było najlepsze, ale to nie było dobre moim zdaniem. Ja nie wspominam super czwórki dźwięku, oprócz Kimi Maro. I w sumie, jakbym miał zaznaczyć, to właśnie akurat jakbym miał wybierać z tej czwórki dźwięku, to najbardziej mi się podobała walka Chojiego i Jirobo, bo to była taka naprawdę power, nie? Tam jest mnóstwo mocy, jakby Jirobo, kozak pod względem, wiesz, typowy... Taka siła po prostu, nie? Tak, siła. Napierdalamy się. A Choji, to ja też zrobię siła i będziemy się napierdzielać. Ten tryb motyla, który w pierwszy raz chyba wtedy był pokazany i to było coś tak wow, a nie jak Chojo, która sobie używała takie po prostu, żeby się odchudzić. Więc to było, to mi się najbardziej podobało. Jak robię odrzucanki teraz antagonistów, to jako pierwszego wrzuci Jirobo. Rozumiem to, ale ja mam takie odczucie, że akurat z tej czwórki najbardziej mi się podobał on. W sensie, nie jako postać, bo on też znowu, on nie wiem, czy jakikolwiek charakter miał, czy cokolwiek taki, kiedykolwiek powiedział. Prawdopodobnie taki tak. Młodociany patus, łysy, grubiutki, tak mi się kojarzy. Tak. Idziemy i to się tyle. Napierdzielać i gobuga. Ja nic nie mówię praktycznie, nie? Tylko będziemy się napierdzielać. Prawdopodobnie coś mówił, ale najmniej go kojarzę z charakteru, nie? Ale, ale czy z tymi pilsami tego, Chojiego, to był boost? W moim odczuciu nie zepsuło to. Dla mnie to było ok. Całego anime. Jakby to już było ostatnie właśnie te ich minuty jakby w tej całej serii, pierwszej, drugiej, trzeciej, więc jeżeli to było takie jakby zwieńczenie
tej postaci, to jest już okej. Okay. Dla mnie też jest okej. Okay. Mi się tam w ogóle najbardziej podobało, jak Wioska Piasku i przyszła im pomóc po tej całej inwazji. Tak. No. Wiesz, oni jak się nienawidzili, to nagle, wiesz, Temari do Shikamaru przychodzi. Tam tak. Kabuto, nie Kabuto, tylko jak on ma? Znowu powiedziałeś Kabuto. A już raz to było? O Konkuro ci chodzi, o Konkuro ci chodzi, a powiedziałeś Kabuto. Kiedyś też to powiedziałeś. No, pewnie ktoś mi to zwrócił uwagę. A to mi się mylą. Tak samo Bim się z kimś myli. Ja ci zwróciłem uwagę, bo by się pomyliło, ale no, dobra, wiem, o co chodzi. A ten wątek chyba... W sumie było to chyba najlepsze, bo w końcu skończyło, bo te walki z Fulcrum Dźwięku też chyba były długie. Tak. No, to był długi ark. Sam ark był z samych bijatyk jakby. Tak. W sensie, potem z nich płaczu i to tyle. No i wiadomo, walka Naruto Sasuke. No, to myślę, że ten wątek w miarę... Zakończyliśmy tych pierwszej serii, rzeczywiście nie było aż tak dużo tych boostów. No. Chociaż tam jakieś poboczne, tak jak mówiliśmy, piguły czy coś tam. Czy ale w Shippudenie znowu, czy sobie coś takiego przypominamy tak na początku samym? Ja mam. Mam od razu tryb mędrca, tryb ogoniastej bestii, 8 bram. To jest od razu, co mam pierwsze w głowie. W sensie... No, w się pojawiali, no. Będziemy rozmawiać o trybie mędrca i trybie Kuramy, ale no ja mam, w sumie dla mnie to jest nic jak innego jak po prostu siema, masz boosta, którego nauczyłeś się 3 dni. To jest i fajnie słabe. Wyglądasz. I to jest tak. I dlatego wszyscy to lubią, bo fajnie wyglądasz. A dla mnie to jest, w sensie powiem tak, oglądając, spoko, akceptuję. Analizując, jeżeli mam to postawić w tej sytuacji, to było brednia, po prostu brednia. Chodzi ci teraz o tryb mędrca i Kuramę Mołda, którego się nauczył w chwilę. No. Za szybko, tak. Bo tutaj mamy znowu ten główny bohater, który ma oczywiście nie pod górkę, tylko z górki, czyli klony. Tak. Dzięki Rasengana, no, jego tako Minato, geniusz, największy z największych geniuszy, tak. Uczył się całe życie tej techniki. I 3 lata i nie dopracował chyba, tak? W sensie coś a Naruto takiego. Tam, nie wiem, też jakieś 3 dni i to bez klonów. 3 dni, co tak, zeskipował kilka. Który nie jest uznawany za geniusza i naprawdę nim nie jest. I tak jest przedstawiane. Powiem tak. W krwi ten geniusz powinien mieć, nie? Ja robiłem filmik Naruto, ja nie pamiętam dokładnie się nazywa, ale było, że głupkowaty geniusz, coś takiego, nie? Bo on z jednej strony, wiesz, głupiutki jest, ale jeżeli chodzi o determinację i naukę jakby tego wszystkiego, to on uczy się tego, wiesz, tak pyk, co jest oczywiście, no wszystko się daje, trochę, wiesz, no, to jest przekolorowane, bo on wszystkiego się tak nauczył, no hej. Tego, Kagemushi no Jutsu, od razu się nauczył. O nie, Rasengan, to jest... 3 dni, to było ładne, to było fajne, super, że to pokazali, ale to było dosłownie 3 dni się gościu nauczył Rasengana, nie? Tak. Później masz Rasengan to samo. Tu tam już w ogóle, tam już wykorzystano właśnie te klony, że wszystkie te klony, to był największy absurd chyba tych klonów cienia, które są zbyt OP. Ja nie wiem, może byśmy sobie przejść do tego, że jakim cudem technika, która jest tak kurwa potężna i pożądana, widzicie sobie jakiś 8-letni dzieciak, zabierają, czyta, zamyka i tworzy 100 klonów. Halo? Jak to się dzieje, że jeszcze nikt tego nie ukradł? Jakie to jest tak łatwe do zabrania. Po prostu idziesz i bierzesz. Przecież to był Naruto, który nie potrafił nawet sklonować siebie. Nic nie potrafił. Dosłownie nic. Nawet kunaniem rzucić. I chłop po prostu idzie i kradnie zakazaną technikę Wioski Liścia. Otwiera na 2 minuty tego. Uczył się. Takie to było proste. To przecież co to jest? Tylko zrobić tego myk i już nauczyłeś się. No, a przechodząc do tego, co jest najbardziej nienormalne w tej nauce całej tej, że jeżeli jego klon się uczy, albo coś widzi, wraca do niego i on to sportem też, i on to też potrafi wtedy. To jest nienormalne. Broken. Same klony cienia możemy uznać za coś jako boost, po prostu. Powiem tak, prawdopodobnie w Boruto nie zdziwiłbym się, jakby stworzył 10 tysięcy klonów, jak nie więcej, i zaczął, nie wiem, on powinien być Bogiem, jakby, nie wiem, czytać wszystkie książki, jakby latać po świecie, i nagle odtegować się i nagle miał taką, kurwa, przepływ informacji do mózgu, żeby chyba wybuchł. No, wszystko by umiał. Wszystko by potrafił, znalazłby sposoby na nieśmiertelność, na pokój, na wszystko. Takie te klony są troszeczkę z dupy. A co najlepsze, Naruto w najważniejszej swojej walce, nie najważniejszej swojej walce, ale bardzo ciężkiej walce, w której była narażona jego rodzina, nie użył ani jednego klona. No, to jest najlepsze. W tym, i to właśnie walczyć dużo... jak honorowo. Teraz użył. Zabijesz mi rodzinę, elo. Tak, to, ale teraz już następnym razem już użył tych klonów. Bo, nie, bo wiesz, tak jest, że ludzie narzekają, że Naruto cały czas klony, 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 potem nie użył ani razu klona, to gdzie są Naruto klony, czemu on ich nie używa? I to zawsze tak jest, taki dobry przykład tego, że ludzie zawsze gadają, cokolwiek byś nie zrobił. I to też wtedy niełatwe do zadania. To fakt, że Naruto jest coś takiego, że
Każdy ma jakąś, znaczy każdy, większość ma jakąś taką charakterystyczną technikę dla niego i używa tylko tego. No Naruto ma klony i Rasengana i masz milion odmian Rasengana. Teraz wiesz, on używa stylu ziemi, wody, Naruto, nie? No to może potrafi używać tak, prądu. Ale prądu. To używał tak, 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 wiesz. Shippudenie jakby, to wiadomo, masz Rasen Shurikena, masz Lava Shurikena i inne tak. Shurikeny. Inne Rasengany. Shurikeny, Rasenganowe. Tak, no to jest zabawne. I teraz się wokół tego się kręciło, no. Patrząc na pusty, wracając do tego, w sensie, nie wiem, czy ktoś uważa, że na przykład Sakura, wiesz, i siła, że to jest boost taki bardzo, w sensie na przestrzeni lat, że przeskok, że z pierwszego Naruto do Shippudena, wiesz, nie wiemy co się działo, time skip i nagle ona jest silna. Dla mnie to nie jest boost taki, wiesz, w sensie... To jest umiejętność jakby, to jest tak. Maksymalne używanie, maksymalne kontrola czakry, czyli ona w jednym momencie tą czakrę w pięści wypuszcza, jakby jej sama siła fizyczna, to pewnie na liścia jest, bo jest to jest kobietą, nie to chciałem to powiedzieć, nie, wiadomo, kobiety z natury, ale się zatrzymałem na K. Wiadomo, no dobra, wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że jest na lepy, sprawdzałem. No to wiadomo, jest troszeczkę słabsza fizycznie, no ale ta kontrola czakry sprawia, że Sasuke jest na hita, jeżeli stanie sobie ładnie. Tak to wygląda. I właśnie co do Sakury, to popatrz, że ona też dostała giga boosta i to z dupy na wojnie, że nagle pieczęć, która przez lata musi się kreować, tam Tsunade nie wiadomo ile, kilkadziesiąt lat musiała na to czekać, a nagle na wojnie jej się cała rozrasta i nagle jest, wiecie... Saninka. No dobra. Sakura. Mm-hmm. Kolejny buff, to jest chyba najbardziej tak buff z dupy. W miarę chronologicznie, bo chciałem powiedzieć na początku o Sakurze, wiesz, w sensie, że timeskip był, że w pierwszym odcinku ona już jest 500 razy silniejsza niż... Przeskok mocy taki. Koniec... No, tak. To jest kolejny taki... Ja bym powiedział, że to jest nieinwazyjne, w sensie to nie boli, bo jakby już to widzieliśmy u Tsunade i ona trenowała, minęły 3 lata, a nie 3 dni. O tak, jest to jakoś ustosunkowane. No to Naruto, wiesz, Naruto jakby... Słuchaj, Naruto te 3 lata nie zrobił w sumie nic, tak. Ty. Ale popatrz na to, Naruto przyszedł do wioski, w 3 dni nauczył się więcej niż w 3 lata chodzeniem z Jiraiya po jakichś kurwa przebieralniach. I to jest możliwe, że to robili po prostu. I tyle, no to, tak to wygląda. To jest zabawne, Przecież ile on się mógł w 3 lata z tymi klonami nauczyć? No przyszedł i 3 dni Rasen Shuriken. Pozdro. Ale wiesz, nie pamiętam, w sensie mogę to skłamać, oczywiście może to było powiedziane wcześniej, ale wykorzystane prawdopodobnie zostało dopiero przy nauce Rasen Shurikena, więc nie powiedziane, że tak, nie wymyślili tego, tej zależności, że siema, teraz jak klonem jesteś, nie? I on coś zrobi, to twoja wiedza zostaje. Bardzo możliwe, że dopiero tam... Zastosować na większej skali, bo hej, musimy jakoś wytłumaczyć to, że w 3 dni się uczysz potężnej techniki, która rozwala Kakuzu na hita. No i to troszeczkę znowu było stosunkowane tym, że power scaling poszedł troszeczkę za daleko. Akatsuki stali się zbyt silni, a Naruto został nagle w tyle, więc potrzebował czegoś innego niż zwykły Rasengan czy jakieś klony, bo jak to powiedzą, że teraz Rasengan ledwo Kabuto rani, jakby tam Kabuto nic się nie dzieje w pierwszej serii, a teraz ma rozwalić jakiegoś potwora z 10 sercami na hita. Muszą mu coś dać. I tak samo było z Sakurą. Ona była takim gównem tej pierwszej serii. Ona nic nie potrafiła. No to trzeba było jej coś dać i to był dobry zabieg, mi się też to podoba, no. Ta jej właśnie taka siła, taki medyk, bojowy medyk, no to jest właśnie idealne do tej drużyny i dobre rozwiązanie po prostu. Tak, ale no chyba chronologicznie właśnie pierwsze to było to nauka Rasen Shurikena i dla mnie to było, znowu, to był ładny show, fajnie, że nam pokazali trening, tylko szkoda, że oni to spłaszczyli do takiego czegoś, siema, nauczysz się tego w 3 dni. Czy tam, no nie wiem, ja cały czas rzucam te 3 dni, ale nieważne, wiecie o co chodzi. To było bardzo, bardzo nieproporcjonalne do poświęconego czasu, gdzie jedna ta technika, której nauczył się w kilka dni, ona przekreśla cały progres wszystkich pobocznych postaci, nie wiem, właśnie Sasuke przypadkiem, nie? On jednym tym razem Shurikenem potrafił zmiażdżyć Shikamaru, Chujiego i wszystkich naraz wziętych, nie? I on się nauczył tego w 3 dni, a oni w 3 lata byli nadal gównem w porównaniu do samej jednej techniki. A wiesz, co bym powiedział więcej nawet. To nie jest zabieg. Oni przez 3 lata stali się jeszcze chujowsi. Jeszcze było ich... Tak to są właśnie główni bohaterowie. I ten Naruto i Sasuke, tak jak mówiliśmy sobie chyba nieraz, że
oni nagle wyszli tak gdzieś tutaj, są postacie z pierwszej serii, nagle gdzieś tam Sasuke sobie wybili, no i gdzieś tam takie poboczne, takie dziesięcioplanowe postacie, gdzieś tam sobie są w tle. I to było about Naruto i Sasuke, nie? Wszystko się działo. No i tylko oni się wzmacniali praktycznie. Potem Sakura właśnie dlatego na siłę dostawała buffy, bo to w końcu jest w drużynie, to musi też dostawać. Bo, w końcu Kakashi dostaje jakieś... Scaling, nie? Kakashi też dostaje nagle, wiesz... dorównać komuś. Tak, no Kakashi nagle też dostaje buffy z dupy, jak w sensie... Chłop używa 3 razy kamui, leży w szpitalu 55 dni i ledwo kurwa oddycha, nie może się ruszyć. A potem na wojnie, która trwa niby 3 dni, tak? Tam 2 dni, bo to dwa chyba, no, no. Trwało tam, wiadomo, u nas to trwało 4 lata, trwało 3 lata. Tak. I no ale i osoby przez te 2 dni totalnie po prostu kamui tam, kamui tu, kamui tam, na kurwie o tym, gdzie się da, ile się da. No, widzisz, znowu, a można uzasadnić, bo on używał tego kamui coraz częściej, więc mniej nauczył się. Czakry te, nauczył się, kontrola tak. Czakry, wiesz co chodzi, no, gościu. Tutaj... I można i tak powiedzieć, że no tak, ale to znowu, to nie jest takie coś, że wiesz, on przez pół odcinka próbował złapać kamui Deidare w samej początku Shippudena, ale później naprawdę pyk i elo, używam kamui, to jest przesada, nie? Tak, ja mogę tu odbić piłeczkę dwa razy. Ktoś może powiedzieć, albo ten, Kurama przekazał Kakashiemu czakrę, wtedy w walce z Obito, bo to dobrze pamiętam, ale teraz znowu ktoś odbije piłeczkę, że Kakashi nie jest Uchiha, a jest wyraźnie powiedziane, że jeżeli nie jesteś Uchiha, posiadasz to oko, to nie możesz w pełni wykorzystać tego potencjału i pochłania to wiele więcej czakry. Rozumiecie? Wiele więcej czakry, a on sobie to robi... permanentnie, który nie jest Uchiha, który ma jedno oko. Kakashi jest... ma małe pokłady czakry. Tak, on nie jest jakiegoś znany z wielkich pokładów czakry. Niż na przykład ten. On chyba sam powiedział, że ma średnie pokłady czakry. Nie masz szans w ogóle, że Naruto by kiedykolwiek dogonił, czy Naruto ma tego, Kuramę, czy nie. To i tak by nie dogonił nigdy. Nie, w ogóle samego Uzumaki, nawet bez Kuramy pewnie Naruto ma wiele więcej czakry ze względu na to, że jest właśnie z klanu Uzumaki, którzy mają jedną z największych czakr razem z Senju, które są pochodnymi klanami, bo Hashirama się spiknął z Mito z klanu Uzumaki, nie? To oni tam powiedzmy, że to dlatego tam krew Senju też w Naruto jakoś tam krąży. Więc tak, tych boostów było na przestrzeni lat wiele. Kolejnym właśnie po Rasen Shurikenie był tryb mędrca, który był uzasadnieniem do tego, żeby używać Rasen Shurikena częściej. Bo... Tak. No i boostem po to, żeby siema, będę teraz znowu miał tak, ale co razy 10. No? A co tu nie gra? Co tu nie gra? Bo jest taka kwestia, Jiraiya, pustelnik, który spędził znowu lata, nie wiadomo, dobra, nie wiem ile do końca, wiele czasu, no w końcu jest też stary. Już dziecko w sumie, wiesz, były przebitki, że on był dzieckiem, może powiedzieć. Tak, on tam przypadkowo ze zwojem się lat miał, nie? Tak, on się tam, nawet mniej nawet, on po prostu przypadkowo chciał przyzwać coś i coś źle zrobił i go tej do góry miał boku wypierdoliło, tak? No, było coś. Co mnie tu boli, że taki geniusz jak Jiraiya, taki potężny człowiek, miał niepełnego Sage Moda, niepełnego przez wiele, wiele lat używania walki, wojen, prawdopodobnie musiał używać go cały czas, żeby przeżyć, więc ile miał czasu na polepszenie się tego i nagle przychodzi Naruto, tworzy 5 klonów, kurwa siedzi na Kucaka i nagle potrafi to robić idealnie. Perfekcyjnie. Tak. Może Minato geniusz, bo coś tam musiał, wiesz, miał ograniczenia, później to i lepsze i tak później używał tego Sage Moda co chwilę, w sensie musiał ładować go przez tam 5 minut powiedzmy, czy ileś, żeby w ogóle go użyć, nie, czy tam znaczy, patrz, więcej czasu. Nawet na chwilkę możemy tego Rasen Shurikena wrócić, którego rzucił, a potem nagle powiedziano, o, nie możesz używać, bo szpileczki, czakry ci się wbijają i umrzesz i chuj, nie możesz ruszać ręką. I nagle tak szybko wrócić do niego. Taki Kakuzu miał tutaj pecha, naprawdę. I pokazali super technikę. No. Dobra, jednak jest za silna. Sorry, Kakuzu. Jednak nie używamy tego. I wiesz, co ciekawe, to samiutko zrobili w Boruto w kanonach, że Boruto nauczył się laserowego jakiegoś Rasengana, takiego skompresowanego. I tak samo powiedzieli. Nie no, on ci się wbija tu w rękę. Pozdro, nie ma. Ale pokonał to super przeciwnika, którego nie powinien pokonać. Tak, to pewnie był taki, wiesz, strzelany tutaj, wiesz, easter egg do Shippudena, który dla mnie byłby po prostu tak, sam powiedziałem. Jakbym powiedział, ja bym wsadził dwa palce, znowu to samo, znowu nie macie pomysłu na serię, bo niektórzy powiedzą, że to jest jakiś easter egg, czy takie oczko do fanów, a dla mnie to jest,
To jest najgorsze, co można zrobić. Druga rzecz po boostach to jest chyba po prostu powtarzanie tego, co było właśnie... w Naruto cały czas. No. Bo testy z dzwoneczkami wszyscy kurwa robili. Nagle w pierwszej serii było coś takiego, że ojku, to jest super, że Kakashi robił i tam pokazał mu jego mistrz, a tu się okazało, że i Hiruzen to robił, i Minato to robił, i Kakashi to robił. Teraz jeszcze później kurwa, ten robił. Okazało się, że jeszcze Hagoromo to robił, kurwa, z Ashura i Indro. Tak. I to takie unikalne. To jest wszystko. No a ten motyw dzwoneczków to rzeczywiście też przeruchany jest potężnie. Też, dużo rzeczy jest przeruchany, że no, wiesz, jest bardzo, bardzo dużo tych samych historii po prostu. No, w końcu, wiesz, ta seria jest długa, wydanie. To powiedzmy, że jakoś możemy wybaczyć. Ja oglądam One Piece'a, który jestem na 900 odcinku, powiedzmy sobie szczerze. Ile ma odcinków Naruto? 200 w pierwszej serii, 500 w drugiej. 200 i 500 w drugiej, no. No to oglądam w tej chwili One Piece'a i oni jakoś, kurde, nie wiem jak to się dzieje, ale oni jakoś potrafią to zrobić, że jakoś to się tak nie nudzi. Jest 900 odcinek, robią to samo, jakby, ale... Aha, dobra, powiedzmy, że One Piece tyczy się z Naruto tym, że One Piece jest bardzo różnorodny, ma ten świat taki, że tutaj masz lód, ogień, smoki, a tutaj nagle jakieś karzełki, krasnoludki. No, prawdopodobnie dlatego, że ten świat jest ogromny, a Naruto jest troszeczkę ograniczone, ma jakieś ustalone swoje uniwersum. Dlatego bardzo mi się podoba, dlatego, wiesz co, ja bym wolał, jak miałem taką wizję na Naruto kiedyś, jak się skończy Naruto, że Naruto i Sasuke właśnie będą mieć ten swój ostatni pojedynek. Sasuke ostatecznie zginie, bo będzie już taki przyciągnięty kurwa złem totalnie. I koniec końców będzie musiał zginąć, ale tam się nałożył śmierci pogodzą czy coś takiego. I Naruto nie będzie chciał być Hokage, bo uzna, że nie uratował przyjaciela, to nie zasługuje na byciu Hokage. I powiedzmy, nie wiem, Sakura by została whatever, tym Hokage. Nie. A on by tam podróżował po świecie, nie? I byłaby z tego seria. Jakby pokazanie całego świata z innej strony, nie wiem, jakby jakieś stworzenia nowe, bo my się kręcimy jakby wokół jednego kontynentu. Nie wiemy co jest, że są samuraje gdzieś tam dalej, nie? Ale powiedziałbym więcej, nawet nie kontynentu, jednej wioski. Naruto to 90% Konoha. No, tak, bo tak, większość Konoha, to teraz w Boruto się zmienia, mamy jakieś wymiary inne i tak dalej, to mam nadzieję, że troszkę lepiej. Mam nadzieję, że przynajmniej Boruto wyruszy w tą podróż z Sasuke czy z kimś tam. Kurde, ale jak tak powiedziałeś, to w sumie trochę brzmi jak Sasuke w podróży, tylko że fajnie było, jakby to było się odwróciło i nagle ten Naruto byłby taki, wiesz... Taki, wiesz, wkurwiony, tak, emo. Nawet nie powiedziałbym, że wkurwiony, że nie udało mu się to, on jest taki zawiedziony życiem. Hmm. Już nie jest taki, ha, jestem Naruto, robię pranki, tylko... Wiesz, jestem, i on potrzebuje tej wiary na nowo. Bez uczuć, nie? No. I teraz jestem takim skurwysynem, w sensie nie dla innych, że chcę dobrze, ale... Whatever, gościu. O Jezu, taka pustka. Dobre. Tak, i właśnie mi chodziło, chciałem właśnie, żeby tak było, żeby skutki wojny naprawiał, jakby wiesz, na świecie przejebane, bo nie tylko wojna była w jednym tym. Wojna odniosła wiele konsekwencji, źle to powiedziałem. Wiele skutków tej wojny było. Tak? No to w Boruto też to widzimy, pokazują to gdzieś tam, że oj, mimo tego, że niby tam Naruto pomaga wiosce i tak dalej, robi co może, a tam wioska deszczu, której obiecał pomóc, jest totalnie rozpierdolona i tam dzieci głodują i umierają. I Naruto nic z tym nie robi, na przykład jest takie to pokazane. I właśnie tak, żeby to Naruto był taką osobą. Bo teraz Sasuke podróżuje, ale on podróżuje, żeby szukać śladów Kagui i Otsutsuki. On bada to, bo oni są głównym zagrożeniem. Ja bym wypierdolił tych Otsutsuki, po pierwsze. Chociaż w tym Boruto powiedzmy, w tej chwili udaje się, powiedzmy, ale mi się wydaje, że to w końcu zgaśnie. Sam wątek Kagui i tak dalej, już jebać tą Kaguję, niech się skończy, zabiją ją i tak dalej, no i niech ten Naruto sobie pójdzie i ten odkrywamy ten świat. Załóżmy się, że to nie musi być wielkości ziemi, tak jak u nas, nie? To może być ogromny świat, taki bardzo różnorodny. No kurde, to można by tak różnorodny zrobić, to byłby taki One Piece w Naruto. Kurde, no. Ja miałem tyle pomysłów, ja miałem fanfic o tym miałem pisać. Oni musieliby tego zmieniać bardzo, tylko że zobacz, że właśnie to jest, Naruto to jest 90% Konoha, a 10% to wszystko razem, wzięte, inne. No jeszcze skały na wojnie. Trochę masz jeszcze Sunegakure, a reszta to jest takie, wiesz... Tak. No i to jest tyle, a resztę wiosek, coś tam napomknięte i to jest tyle. Tak, tak jakbyś miał tak screeny. Bardzo plute. Oni tak nie musieliby wychodzić bardzo daleko, tylko że właśnie mówię, masz 90% Konohy, wszystko co się dzieje w Konoszce, wszystko się powtarza, a oni mogliby wyjść po prostu do innej wioski, pokazać trochę inne realia i hej, masz gotowy produkt, coś innego i to jest fajnie poprowadzone, jeżeli oczywiście zostało dobrze poprowadzone. Jeżeli byś chciał takie coś, no to w Boruto pokazują wioskę mgły i to z takich dwóch perspektyw. Nie przekonam tego Boruto tam, kurwa. I jeszcze pokazują wioskę skały i to bardzo tak dokładnie, wiesz, w sensie dzięki temu to uniwersum jest tyle rozszerzone, że już wiesz jak to wygląda w środku, jak tam ludzie się ubierają i tak dalej, to ja lubię takie malutkie smaczki. To się, fajne. Boruto okej, same arki były gównem, to ci mogę powiedzieć.
te dwa akurat, co pokazywali te wioski, ale samo, że rozszerzają w końcu poza liścią. Jeden i drugi, tak, kojarzy jeden, drugi. I obydwa były chujowe. Z tym, z Kirigakure obejrzałem cały, a z tym, kamienia to... już zapomniałem. Z tą wioską mgły jeszcze ujdzie, jeszcze okej, bo to był początek, ale wioska skały była okropna. Wioska skały nie obejrzałem do końca, skończyłem chyba, tak mi się zdaje, zanim się skończyło, bo było, to dla mnie było takie gówno totalne. Było, było. Więc chyba gdzieś właśnie w tych okolicach skończyłem. Odeszliśmy od tematu, ale cóż, tak to bywa w tym podcaście. Jaki temat był? A coś tam o boostach. Co, o czym my gadaliśmy? O boostach i o tym trybie mędrca. Mówię, on wyglądał spoko. Fajnie, naprawdę bardzo dobrze wyglądał tryb mędrca i mi się podobał, jak oglądałem, to było super. Ale jak przeanalizujecie tę sytuację, no to jest trochę takie... No kurwa, gościu, w 3 dni, co z tego, że masz ograniczenia, które i tak łamiesz, bo zrobisz sobie 2 klony, które gdzieś siedzą sobie daleko i one cały czas zbierają energię naturalną, gdzie później i tak na wojnie nie będziesz miał takich klonów, bo będziesz po prostu robił, w sekundę ładujesz wszystko. Więc... Oglądałeś Dragon Balla, nie? Prawda? Więc możemy odnieść. Dragon Balla, chciałem się do niego odnieść. Właśnie, możemy się odnieść właśnie w tej chwili. Nienawidzę Dragon Balla za to. Bo na przykład, właśnie wiem, o co ci chodzi pewnie, komnata czasu tak zwana. Czyli wchodzisz do komnaty czasu i... Tam czas płynie inaczej i tam Goku spędza na przykład 5 lat, ale on się nie starzeje i wychodzi i jakby minęły 5 sekund. I on 5 lat trenował, niby okej, bo 5 lat trenował jest ustosunkowany, ale wchodzi sobie do komnaty czasu. I na początku było, że może tylko raz to zrobić, tam 3, a potem nagle się okazało, że nie, że coś tam zrobił, czy tam zginął, a potem się ożywił, to może jeszcze raz 3 i chuj, i oni tam już sobie to znaczy, mogą widzisz, 100 lat spędzić. Bo to jest tak, jak się to oglądało, nawet komnata mi się... Na początku nawet. Było spoko, dla mnie to jest git, tak. Czy jak leciał na Namek i tam trenował, wiesz, bo obciążenie sobie dopierdalał, jakieś tam grawitacyjne dowalone, to też fajnie wyglądało, ale jeżeli chodzi o to, to nie ma w ogóle, to jest chujowe. W sensie te wszystkie SSJ-y kolejne jakieś ultra instynkty, to wszystko zajebiście wygląda. Dragon Ball robi to zajebiście, jeżeli chodzi już o efekt finalny, ale to całe wytłumaczenie jest po prostu brednią i tyle. No te różowe tryby, niebieskie tryby, jakieś przeroczyste tryby, nie. Dragon Ball Z to tam jest złoto, to jest tam taka najlepsza bijatyka, jaka kiedykolwiek powstała, po prostu bijatyka. Nie musi tam nikt myśleć, jest tam po prostu taki humorek, taki naszemu rocznikowi powiedzmy odpowiadający, jak byliśmy młodsi. I po prostu się napierdalają. Właśnie budowania, czy wiesz, że to jest takie... O kurwa, no czujesz tą moc, nie? To jest tylko narysowane. Tak, czujesz ten cios, jak on pierdolnie. Ale czujesz, że to jest, jakie to jest kurwa dobre i siedzisz przy tym telewizorze i robisz zaraz jest sesjonka. Efekciarskie jest, to trzeba przyznać na pewno. I to jest zajebiste. I tak samo z trybem mędrca, super to wygląda. Trening podobał mi się, ale kurwa, że to trwało 3 dni, znowu 3 dni moje, to jest po prostu głupie, dziwne. Po co? Jakby... Nie mogli tego zrobić na przestrzeni jakiegoś czasu, że on się uczył, coś tam, a nie... To było znowu takie nagły ten... I to jest też manga, nie? W mandze to jest, że wiesz, przewracasz stronę, a on już umie Sage Moda. To jest takie coś. I wiesz, ale w mandze jest takie coś, że... jest na przykład napisane, nie wiem, five days later albo coś i sobie sam wyobrażasz, jak mogło być. A w menu jakby to widzisz, jak leci. No i nagle jest taka scena następna. To było ładne, no i to jakby, fajne. No jakby sobie to inaczej wyobrażasz, nie? W anime jakby to widzisz, a... Tak. No, raczej dużo osób sądzi, że Benza jest wiele lepszy od Kurama Moda na przykład. Bo Kurama Moda to jest taki już a la Dragon Ball efekciarstwo, nie? Typowe. To znaczy, polecenie. Też trening mi się podobał. Znaczy, sam trening podobało mi się bardzo, część treningu, gdzie okazało się, że Naruto ma swoją złą wersję siebie. Te zagadki, nie ta świątynia, to było fajne. Okay, to jest zajebiste. Już nietypowy trening. Z samym Kuramą podobało mi się tylko to, że w sumie pojawiła się tam jego matka i to było takie wzruszające. Ale no, było mocne. Później to, że cały efekt, cały ten, tak jakoś... Znaczy mi sam efekt mi ogólnie podjarał, ale też tak jakby... To znaczy, pamiętam jeden moment, że on był tak mocny i tak szybki, że nie umiał tego ogarnąć i tam się wdepnął aż w coś, tak, że się załamało. Tak, tam, musiał układać klocki, to... żeby się tak uczyć kontroli nad tym. No, szybko poszło też. To było spoko. Ale jakby nie później już mi nawet nie jarał jakiś ten Kurama Mode. W sensie nawet nie był dla mnie ładny jakoś za bardzo. No pewnie się tutaj jest ładniejszy niż Boruto, tyle ci powiem. To wiem. Boruto to oni rysują to jak gówno.
Pamiętam, nawet jak mam tam 3 odcinki Boruto ściągnięte gdzieś tam do używałem do swoich filmików, to na przykład już Susano Sasuke też wygląda zajebiście tam. Takie był mocno fioletowe, bardzo ładne. W ogóle Sharingan, Rinnegan i ogólnie jak jest, Sasuke i cała jego otoczka jest zrobione pięknie, graficznie i wszystko, to jestem przekonany, ale na przykład ten Kuramamoto to jest obrzydliwie zrobiony imo. Kuramamoto akurat pamiętam też jak uwaga, spoilery, pewna sytuacja była i on musiał odpalić tak jakby z siebie, jakby go wypuścił, ale to była tylko czakra, to nie cała ten, wiesz o którą sytuację pewnie mi chodzi. No to też było fajne, jak uratował wioskę z tego powodu, nie? A, okej. Okay. To Arenę ci chodzi. Wyglądało. To spoko wyglądało, w sensie... Okej, okay, ale no znowu, ten cały trening nad Kyubim, fajnie, że to się wydarzyło, ale znowu, musisz szybko się czegoś nauczyć. No umiesz niedługo to. Stanie się coś większego i możliwe, że tak. To będzie kolejna... w sumie Boruto, to stanie się coś oskamowali, że ten, oni oskamowali go, w sensie oni już wiedzieli, że wojna będzie, ale oskamowali przecież Naruto, że on nie wiedział, nie? Tak, że tak, nie wiedział, będzie. Ale wyczuł to właśnie swoim nowym trybem. Tak, później. Bo wyczuwać czakrę na dziesiątki kilometrów, setki kilometrów. Powiedz, co ten tryb nie potrafi? Ten tryb ogólnie jest znerwiony całkowicie w Boruto. Przypadanie potrafi wszystko, bo wojna była i trzeba było jakiegoś kopa, jakiegoś bufka dać, nie? Tak, no to jest. I tak, i to był też właśnie, mówię, super to było przedstawione. Znaczy w sensie, no, w większości tam fajnie było przedstawione, podobał mi się ogólnie efekt, ale znowu to było zjebane, że to się dzieje bardzo, bardzo szybko, że to jest właśnie nieproporcjonalne do czasu poświęconego. No głupia Sakura, którą nie przypada, tak? 2 czy 3 lata się uczyła, żeby w ogóle mieć siłę miażdżenia po prostu wszystkiego pięścią, super kontrolę czakry, tymczasem Naruto ci to robi w 3 sekundy, nie? Głupek podobno, ale geniusz... do uczenia się wszystkiego, nie? Jak się okazuje. Geniusz, bo główny bohater. Tak, geniusz, bo główny bohater. I tak samo, widzisz, tak jak mówiliśmy o Dragon Ballu, no to wszystkie rzeczy, typu mówisz, czasu, jak tam jak to się nazywało? Komnata czasu, nie jestem pewien, czy coś się nazywa, ale to czasu. Była po prostu komnata czasu taka. Tak, to tak. No, biała podłoga taka, powiedzmy, nie? I ten. Tak. I to, czy właśnie to tego... pompowanie na tej maszynie, gdzie tam napierdzielał sobie ostrą grawitację, że mu było ciężko, to fajnie wyglądało, ale to bardzo, Vegeta bardzo ma na chacie. Krótko trwało. Bardzo krótko trwało względem tego, co on otrzymał, nie? O tak. Ogólnie Hunter x Hunter robi to w miarę git. Że oni jakby, co te małe dzieciaczki, to oni trenują cały czas, oni idą po prostu, kurwa, się siłują, idą i cały czas trenują jak Rock Lee. I cały czas się wzmacniają. I oczywiście tam, jak mówiłeś, mi jest jeden taki buff totalnie z dupy, którego mój najbardziej nieulubiony moment. Nie wiem, jakby to powiedzieć, żeby nie zdradzić, ale Gon dostał super moc, której nie powinien dostać i którą zapłacił wielką cenę, której ostatecznie nie zapłacił. I to jest kurwiające. I w tej serii mnie to zdenerwowało, bo w wielu sytuacjach fajną logikę trzymało, że ktoś chce sobie oglądać to spoko, bo tam power scanning jest trzymany fajnie do pewnego momentu. No mamy tego. Analogiczną sytuację w Naruto Shippuden. Dragon Ballu i w sumie i w Bleachu możemy... O, 8 bram Gai, czyli znowu piękny moment, jarający, retrospekcje, płacz, jakby wiadomo, Gai przez tyle lat pokazał się jako żółw w pierwszej serii, jako pierwsza postać, a teraz sobie ginie poświęcając się i to wiadomo było, że Madara nie pokona, ale go zatrzyma i pewnie przyjdzie Naruto. No i wiadomo, znowu cała otoczka była fajna, cała seria była pod to budowana, w sensie, jeżeli coś działo się złego, jeżeli był jakiś potężny przeciwnik, no to Gaia nie było wtedy. Gaia jej znikał, nagle był na misji, nagle musiał, kurwa, żelazko zostawił w domu, no nie było go po prostu. Ale no, słuchaj, jak już, wiesz, no. A widz się spodziewał, że może umrzeć, bo przecież kilkanaście, dziesiąt, set, nie wiadomo, odcinków temu Neji umarł. Przecież też gościu, który był przez całą serię. Czy umarł dobrze? Nie, ale umarł, nie? To czemu Gai bym nie miał umrzeć? No nie umarł. Szczególnie, że więc mówią, że brama śmierci, i to tak powtarzali tylko w retrospekcjach brama ze 3 razy. Brama śmierci. Tak, w retrospekcjach ze 3 razy. Lee to powiedział, Gaara to powiedział, Kakashi to powiedział, Minato to powiedział, Gai to powiedział i nagle coś do czego? I że przeżył. No to jest śmieszne. Nic się nie stało. I ja ogólnie Gaia bardzo ale lubię. Ale dobra. Ja też, bo wiesz... Ja wolałbym, żeby przeżył nawet. Ale kurwa, jeżeli określamy pewne zasady, no to chciałbym się ich trzymać, a nie, że Naruto przychodzi i sam nie wie jak,
no bo nie mówię, że tego wytłumaczyć, bo nawet nie chciało mu się kurwa tego tłumaczyć. On se dotyka i nie wiem jak, tak, ale dostałem taką moc, że teraz dotykam oko Kakashiego i on ma to oko. Nie wiem, jak. Co jest kolejnym boostem. By tak, the way. No, no Kakashi powinien stracić oko, Kakashi nie powinien mieć oka. A okazuje się, że na końcu ma dwa Mangekie Sharingany jako nie Uchiha. Tak. O Jezu, dobra, tego nawet nie chcę się o tym mówić, kurwa, tak się denerwuję od razu. Bo to jest moje najgorsze. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, bo to do tego też przejdziemy, ale to zobacz, że jeszcze. Wiesz, mówię o 8 bramach najpierw, bo jest też efekt healowania po prostu Gaja od tak, bo przecież Sasuke i Naruto niedawno dostali od niego, od Hagoromo moc też, równie, kolejny To jest boost. Chyba najbardziej absurdalne, o którym chwilkę zapomnieliśmy chyba, absurdalne. Bo to jest najbardziej absurdalny move, jaki może istnieć, ja po chciałem prostu... poprowadzić Gaja, w sensie 8 gram Gaja, o Jezu, 8 bram Gaja chciałem poprowadzić najpierw, żeby powiedzieć o tych... O tej mocy od Hagoromo, bo no to nie jest chronologicznie, ale on użył tego, tak jakby można powiedzieć, jako pierwszy raz takiego, wiesz, bardzo uwidocznione było to, że on użył tej mocy, po prostu go healując elo. Mhm. Tam wojna w tamtym momencie, już od walki Gaja z Madarą się wymknęła spod kontroli. Jezu, i to dawno temu już się wymknęła spod kontroli, jak power scaling, to już w ogóle zaczęło się ostro. Madara stał się już tak silny, że zabił Naruto i Sasuke ostatecznie i sobie zginęli, ale co z tego, że zginęli? Jak nie zginęli? Hagoromo sobie ich uzdrowił, a czy nie, dobra, to nie Hagoromo centralnie, czy Naruto Hagoromo uzdrowił, jeszcze nie pamiętam jak to było, czy tą czakrę w końcu przenieśli drugą połowę Lisa od Minato, czy to właśnie Zetsu to ukradł, ostatecznie, no. Ja już sam zapomniałem. Już na 100% nie wiem, czy to za samą pomocą Hagoromo, czy tam Kabuto pomagał Sasuke, utrzymał go przy życiu przynajmniej. Możliwe, że oni po prostu... No dobra, prawdopodobnie tak jest, jak mówię teraz. Czyli Karin, Sasuke, Karin, Orochimaru i tak dalej, oni poszli do Sasuke, a... Tam Kabuto Naruto go ratował. Naruto trzymała ten, Sakura, nie? Dobra, no to jak prawdopodobnie było, to możecie zweryfikować, to na 100% raczej, dobra, na 100% raczej. Raczej tak było, że po prostu utrzymywali ich przy życiu, jeszcze na 100% nie umarli, ledwo ich serce biło. Sakura podtrzymywała serce Naruto, a Kabuto podtrzymywał Sasuke. No i właśnie w tym czasie rozmówił się z nimi Hagoromo. Ja nie pamiętam, że Kabuto tam był, więc ja nie wiem. Był. Jakby swoim ogonkiem wsadził mu w klatę, ten ogonek może, swój. Dobra, może i tak. Mu tam przysyłał czakrę, wiesz. No i tam się spotkał Orochimaru z Kabuto właśnie. No i tak było. No i to najbardziej absurdalny buff, bo no, chłopy zginęli, już nie było nadziei i nagle potężny taki buff, że Naruto może sobie kopać orby, takich, których nie można dotknąć nawet, który nagle prędkością światła wbija się w Madarę i rozpierdala drzewo w pół. Który Sasuke dostaje Rinnegana w wieku kurwa 16 lat, gdzie Madara, najpotężniejszy Uchiha w historii, obudził go dopiero jak miał jakieś 90 lat przed samą śmiercią. No i wpierdalając to jest... komórki Hashiramy przez lata, nie? Żeby w ogóle móc. A on, dobra, piątka, Sasuke piątka, myk, piątka, jest kurwa Rinneganik, prozdro. Tragedia. Raczej, kurwa, no fajnie, że bohaterowie to dostali, przecież Sasuke jest teraz totalnym koksem, ale na tej wojnie to byłem wkurwiony. Fajnie, że ja za Madarą byłem. Ale to jak go dostał? Tak no, samo, no. No wiesz, tak samo, to jest to samo się tyczy właśnie trybu mędrca, trybu Kuramy. No, fajnie, sposób, że jaki go uzyskali, nie? Ale tak, efekt końcowy fajny. Jaki uzyskali, że masz coś w 3 sekundy nieproporcjonalnie silnego, tylko po to, żeby mieć jakąkolwiek kontrę na przeciwnika, to jest takie gówno po prostu. Jezus, ja myślę, w sensie oczywiście, że wiele osób by się zawiodło, że o Jezu, na przykład oni by umarli wtedy, ale jakby umarli, to by było po prostu, człowieku, to by było zajebiste, jakby ten Sasuke i Naruto nie przeżyli. Nie życzę im tego, nie życzyłem im wtedy nawet tego, tylko to by było niespodziewane. Nie masz niespodziewanych rzeczy praktycznie w shonenach, bo wiesz, że on i tak przeżyje. W Dragon Ballu nikt kurwa nie umiera, to jest zabawne, nie? Tutaj się umierają, ale co z tego? Kule, elo, żyjesz. Tutaj mogę pochwalić Hunter x Hunter może, bo akurat jedyny nieprzewidywalny tasiemiec, jaki ogląda... Tasiemiec mogę powiedzieć, bo już się bałem, że mnie zaraz złapie jakiś znawca. Jedyny, jaki oglądałem prawie wszystkie, jakie są możliwe, no to właśnie Hunter x Hunter, który jest taki niespodziewany. No, wiesz, ja sobie oglądam to w wieku 22 lat, kiedy 23, gdzie oglądałem praktycznie już sporo tego wszystkiego. No ja zazwyczaj tak odpalam sobie anime, i oglądam odcinek i mówię, dobra, to się skończy tak, będzie zaraz tak, i to się dzieje, bo to jest obvious, kurwa.
Ale no. W Hunterze sobie myślę, kurwa, jakieś dwóch dzieciaczków, myślę sobie, dobra, będzie tak, tak, tak. Skończy się tak? Nie, kurwa. Ja myślę tak, jest odwrotnie, Jest takie nieprzewidywalne, mówię, co się dzieje, jakim chujem? Nie wiem, tam potrafią takie rzeczy odjebać, w sensie nie wiem, potrafią na przykład, jest wszystko radośnie, kwiatki i muzyczka i nagle jakieś pięcioletnie dziecko zabijają. Kurwa, przecież może za kurwicę. Jest taka, takie są rzeczy się dzieją, dziwne, dlatego dla takich ludzi, którzy się wymęczeni są tymi tasiemcami, a to w sumie Hunter x Hunter jest stary, więc w sumie nie wziąłem do przykładu, no to, polecam. To tyle, co abstrahując do bardzo tych przewidywalności. Tego Huntera, ale widzisz, ja że już nie miałem czasu, to jeszcze będę musiał montować te swoje filmiki, to jeszcze w ogóle nie będę miał czasu, więc super. I czekaj, no. Ale tak patrząc na ostatni chyba, ostateczny boost, to jest właśnie ten Kakashi i dwa Sharingany, które... No jeszcze Sakura niby, nie? Która musiała powiedzieć, że ja teraz jestem taka jak wy i musiała dostać Byakugo no Ni, czyli tą pieczęć. A, właśnie, zapomnieliśmy o niej, no. Tak. Tak, bo musiała, bo już była, przecież oni dostali takie buffy, że ona przecież, kurwa, ona była na, wiesz, oni już byli tak potężni na poziomie bogów, a ona dalej była tą zwykłą medyczką, a jest w tej drużynie, więc co zrobimy? Pstryk paluszkiem, mamy Byakugo no Ni, które powinno się tam robić jakieś 1000 lat, kurwa, nie wiadomo ile, nikt tego jeszcze nie mógł odtegować, odblokować oprócz Tsunade, i nagle mamy Sakurkę. I tak to wygląda. To mi się nie podobało. O, dobra, no to każdy dostał, nie? Z tych, wiesz, z drużyny siódmej, patrząc, mistrz dostał. Każdy dostał prezent od Mikołaja. Każdy tylko szkoda, że nie nauczył się tego sam. Tak, i to było takie totalnie z dupy. No Naruto, można powiedzieć, nauczył się. No oprócz tego od Hagoromo dostał, to dostał, ale tak to powiedzmy, nauczył się tego. Ale to było tak właśnie, siema, już dostajesz i jesteś silniejszy, tak z odcinka na odcinek, ale co ciekawe, ja ci powiem, bo ja próbowałem rewatchować Naruto tam i oglądając, analizując każdy odcinek, oceniając, wypisując, czy on był pierwsza przydatny, seria? Czy nieprzydatny. Tak, zaczynałem, ja może wyrzędam ja 10 odcinków, ale ja ci powiem, że tam Naruto z odcinka na odcinek był nieproporcjonalnie silniejszy. Tam nic się nie zmieniało jakby w kwestii treningu za dużo. On był uber silniejszy od poprzedniej wersji. To było śmieszne, ale nie było aż tak zauważalne. Tak, nie było zauważalne, bo to jest stara wersja. Kto na to patrzył wtedy takim okiem bardziej analitycznym. Tak. Teraz właśnie to moglibyśmy, jeżeli by nie istniał Shippuden, a by gadali tylko o samym Naruto, no to moglibyśmy się potężnie dopierdalać prawdopodobnie, a my jakby mocno jej nie pamiętamy, a tam jest o czym mówić w takich tych właśnie kwestiach mniej logicznych. Nostalgia tu działa, no ale na pewno pierwsze Naruto robiło wiele rzeczy lepiej niż Shippuden. No nawet nie nostalgicznie bym powiedział, ale to by ty nie powiem, że właśnie nawet te poboczne postacie, można powiedzieć, pierwsze z brzegu, że to było fajne. No ta seria była mroczniejsza, mniej kolorowa, mniej przystępna dla dzieciaczków, ale dzieciaczki to oglądały właśnie, to jest taki paradoksik tego. No ale teraz widocznie dzieciaczki wolą kolorowe Fortnite'y i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego mamy BNH, który się podoba, jak widać. No i tak samo, w tą samą stronę poszło Boruto, o czym mówiliśmy sobie ostatnio, odpowiadaliśmy na pytanie. Tak. Z drugiej strony będziemy założyli, to Sakura... Nie skejtował z tym Fortnite'em zaraz, bo jeżeli wyjdzie ten Naruto skin, to my gramy Fortnite, a nie ma opcji. To wiem, wiem. Tutaj, no, nie, w sensie te kolory mi chodzi. Fortnite jako gierka, no, może być nic, bo tam... No tak. Ja ci... A nie grałeś? nie. Znaczy, dużo oglądałem, nigdy nie grałem. Znaczy, ja grałem wiele FPS-ów, jakieś Call of Duty, CS-a i tak dalej, ale nie wydaje mi się, żeby ta gra była... jakby zaskoczyła mnie poziomem. Może tak powiem, nie, koki. Ona była... Można było... Fajnie jest, było... pograć z kimś, tak, ale tak solo, bardzo przekoloryzowana i taka, wiesz, saturacja jakby wyjebana w kosmos, ale no też na początku gra była dla mnie taka, że osiem, trochę coś nowego, bo to był taki, wiesz, pierwszy potężny Battle Royale, tam dużo możesz niszczyć, wszystko w zasadzie, super to było, fajnie można było pograć przez jakiś czas. Taki mniej kolorowy odpowiednik jest jeszcze jeden, no i teraz zapomniałem oczywiście od razu nazwy, jak mówiłem, ale jest taki wcześniejszy, był przed tym Fortnite'em, który też był duży. Wiesz o co chodzi? No, taki wojskowy bardziej. Nazwy. Tak. No to też było, no to jakby idzie, tak nagle pokazano, jak to mniej kolorowe i to kolorowe się spodobało, jak i nagle boom, poleciał na Fortnite. No i to jest właśnie taka, że jakby, nie wiem, moda w tej chwili, to na przykład
Mi się tak wydaje, że tak jest, że tak, o, teraz jest taka moda na kolorowe, to niedługo zbrzydnie. Powiedzmy, za 10 lat nikt nie będzie chciał tego oglądać, bo już kurwa to było kolorowe, to zaraz będą chcieli mroczne. 10 lat będzie mroczne, będą chcieli kolorowe. Może i to tak będzie sobie szło cały czas. Tak, to bywa. Tak samo jak rzeczy, no. Teraz, wiesz, wraca moda z lat 80. jakaś, jakieś, wiesz, bardzo szerokie spodnie i tak dalej, tak. I tak dalej. I no i tak to się kręci. No było kiedyś fajne, znudziło się i zaraz było co innego, no i teraz znowu to, co było, bo i tak to się kręci w tej modzie i to prawdopodobnie tak. We wszystkim, konkretnie we wszystkim działa. No to sakury nie uznajemy jako fajny, bo czy fajny może i fajny, ale i przydatny, ale ona chyba, to już w ogóle na przytrygnięcie palca było tak samo jak Hagoromo. Znaczy w sensie nawet jej tego nie dał, ona po prostu dostała, w sensie tego. Tak, ale to widzisz, tylko że nie powiedziałbym, że to jest fajny boost, że powinien istnieć tak szybko, ale to jest i tak na mniejszą skalę niż dostanie od Goromo Rinnegana i coś tam, nie? W sensie ona i tak skoczyła bardzo poziomem, ale no to jeszcze chociaż był jakikolwiek podwaliny, żeby tak myśleć, nie? Że ona może tego użyć, bo Tsunade jej tego uczyła, więc to można było powiedzieć, że w końcu będzie miała to, co Tsunade i dostała. No tu jesteśmy nie do końca doinformowani, bo ja na pewno pamiętam, że to Byakugan Oni wymagało wielu, wielu lat napełnienia się. Ta czakra jak musi się napełniać, ten znak musi się jakoś zapełnić i dopiero wtedy się otwiera. I trzeba spełnić jakieś warunki. I to naprawdę wiele, wiele lat trwa. I dlatego to była spina o to. Tylko teraz nie chcę o tym mówić zbyt dużo, bo nie pamiętam tego nichuja. Trzeba było sprawdzić absurd tego tkwi w warunkach, które trzeba spełnić, aby tę umiejętność aktywować. No czyli tak by dużo nie opowiemy, ale to był taki właśnie buścik na wyrównanie się. Ci chodzi, że ona dostała jakby aktywniła. Tylko jakby na całość poszło, tak? Całą pieczęć, tak. No wtedy jak powiedziała, że... Albo ci mówisz, że od momentu dostania rąba jakby, ona musi tam ileś lat poświęcić, żeby użyć ta jej czakra, pełnej mocy. Ja tak, z tego co ja pamiętam, ta czakra jakby musi się jakoś napełnić i to trwa bardzo wiele, tak jakby tam taka była ilustracja, że kropelka leci czakry, pyk, powoli. I tu nagle jakby zmieniono zasadę, powiedziano coś tam, a chuj, kurwa, jebać i bum, jedziemy i mamy ten. Ten nie będę się wypowiadał, bo naprawdę też nie pamiętam. Też nie chcę tego rozszerzać, bo może tak nie być. I no, nie dość, że nie zwróciłem uwagi, to już znowu kolejna rzecz na wojnie, która jest absurdem, to już człowiek nawet nie chce. I to jakiś haczyk na Saradę, na Sakurę, tak. To powinieneś tam sobie doinformować się, bo będziesz miał zawsze. No wiesz, tam, mnie już nawet nie interesuje ta walka, już nie chce mi się, ale chyba i takim ostatnią rzeczą było właśnie ten Susanoo Kakashiego, które, oj, to był plot hole. O Jezus, tak jak mówiłem wcześniej o oczach. Jest wyraźnie napisane w databooku, jest mówione w anime, że no tak jak na przykład Danzo, który jakby miał tylu oczu, a tak upośledzenie tego używał, tak. Jakby nie jesteś Uchiha, nie masz krwi Uchiha, to nie możesz używać pełni potencjału Sharingana. Na dodatek zużywa wiele więcej czakry. Nie wiem, czy to nie jest powiedziane, że w pełni nie możesz używać. Na pewno, że więcej czakry, ale chyba nie słyszałem o tym, że nie możesz w pełni używać. No to ktoś zweryfikuje, ale co jest większym absurdem, że chłop sobie dostaje oczy od ducha, który już nie żyje. Słyszałeś to? Dostaje oczy od ducha, który już nie żyje. Pstryka palcem, tworzy perfect Susanoo, Kakashi, Jonin level, może Kage level, ale nie kurwa Madara, który używa sobie perfect Susanoo, bo jest Madarą, jebaną legendą, to robi to samo Kakashi, bo dostaje oczy od ducha. Jak bardzo absurdalne to może być, bo to jest jednorodne. No, to jest absurdalne i jeszcze patrząc na to, że Susanoo to jest po prostu awatar z czakry, której, hej, Kakashi ma mało, to jest w ogóle żart, nie? Ale... Szczególnie, że więcej powinno wymagać to czakry. I znowu, jak się oglądało bezmyślnie, to było takie wow. O nie, mi wtedy nie już. Ale tak? Ja już nie pamiętam. Ja już wtedy, kurwa, tak być w moim przypadku. Nie. Ja ogólnie byłem obrażony, wiesz, ja już wszystko kejtowałem, co widziałem, bo już po tym ciosie na Madarze, to już tak mnie kurwa trzęsło, że tylko czekałem, żeby wskrzesili tego Madarę, bo mnie to już nie mogłem oglądać. Tak mnie nic mi się nie podobało. Na pewno żygałem już całym arkiem z Kaguyą, bo był naprawdę kurwa najgorszy chyba w całym Naruto. No, to ktoś powie, że się podoba, wiesz, ja to widziałem takie, że zajebisto to Kaguya, Black Zetsu moja ulubiona postać, zrobiłem dzisiaj film o Black Zetsu. I ja mówię, kurwa, to jest taki śmieć i tak dalej, wiesz, mówię, wyzywam go w filmie normalnie, ludzie, to moja ulubiona postać. Mówię, co? No, może być, ale... osób, tyle opinii, nie? W mojej opinii cały arc z Kaguyą to trash totalny i wielu osób zgodzi.
Ale ten, ale nie wiem, czy nie było właśnie z Kakashim takie wow, o, wow, zrobiłeś coś ten. Chociaż no wiesz, te awatary. Skąd coś zrobiłeś? Znowu kolejne rzeczy, czy coś. Mogło być to przez chwilę takie, zrobiłeś coś. Wow, coś... dobre to jest, ale no, jak się zastanowisz nad tym, to nie, to nie jest ani trochę dobre. Dostałeś moc z dupy, w ogóle jakieś shurikeny Kamui, które rzucasz sobie nie, i one wciągają. Nie, mogę myśleć o tym. Boli mnie. Chuj, nie mówię sobie, boli, tak. Boli mnie to po prostu. Bo ja jak o tym myślę, że chłopcy używają jak personel, którego mnie Madara i tako, który nie jest Uchiha, no potem duszek zabiera mu te oczy. I to nie same oczy, ale tylko zamienia mu na normalne oczy. Jakkolwiek to kurwa nie zabrzmi. No to tak właśnie było. I czyli dlatego. Jakby. No mów. Uznaję to za największy absurd, jaki kurwa istnieje w całym Naruto. Bo ta wojna to była pełna takich niesmaczków, tak. Że bardzo można tak dużo. Gorzką ślinką przełykać to wszystko. Chociaż momenty miały fajne, no jakby ten Madara się nie pojawił, to ja nie wiem. Naruto prawdopodobnie bym nie ten. Nie dokończył, w tym momencie bym z tobą nie rozmawiał prawdopodobnie, bo to by się nigdy nie stało. Tak, gdybym tego kanału nie stworzył. Czyli no tak, jakby Madara się nie pojawił, to chyba Popeye mogłoby się skończyć to wszystko, Chioli tyle. No tak to bym uznał tak wtedy, najlepiej. No. Bardzo dużo było głosów swego czasu, żeby to się skończyło, ale żeby się skończyło na arku Payne, ale to chyba o tym gadaliśmy też jakoś. Tak, także, że no, po prostu jest taka utarta już opinia w fandomie Naruto, że Naruto skończyło się po Payne. Buki no, o tym zawsze tak gadał szeroko. Nie, ale ja bym się pod tym podpisał, jakby pod, na pewno pod niektórymi względami tak po prostu. Jakość wtedy mocno poszybowała w dół, bo ta wojna... Jeszcze to wskrzeszenie tych wszystkich ludzi, to było najgorszy kolejny zabieg. Nekrofilia. Mówię, to ja tego nienawidzę tak samo w Dragon Ballu. Tego, że dostajesz moc z dupy, jakkolwiek ona zajebiście by nie wyglądała finalnie, to super, ale tego nienawidzę i tego Dragon Balla no, uwielbiam, bo nostalgia, ale nienawidzę go za to i jeszcze za to, że tam nikt nie ginie. Ktoś mi powie zaraz, o ten tutaj zginął, coś tam i nigdy nie został wskrzeszony. Zajebiście. Krillin chyba kurwa 10 razy umarł i wystarczy kule ja zebrać, mogę. które na początku oni kompasem szukali po całym świecie, a teraz tylko... było takie cięcie, musimy znaleźć kulę. Cięcie, oni mają kulę już, Shenlong, pyk, dawaj mi tutaj. Oni mieli radar, który Bulma zrobiła i oni je szukali, wiesz, że to cała seria o tym była w pierwszym Dragon Ball, że szukają tych kul. A teraz... wiesz, Goku ma taką teleportację, że teleportuje się w dowolne miejsce na Ziemi, a nawet w kosmosie, tylko robi taki znak sobie i wsium, i się teleportuje gdzie chce, w dowolne miejsce. Tak. I z dowolną rzeczą, tak więc sobie kulki zbiera, po prostu bierze ten kompas, teleportuje się tam, gdzie są kulki, zbiera, dobra, kurwa, pozdrawiam kolegę. Siema. Nie. Shenlong, to jest tak jak biorą wszystkie kule, Shenlong wychodzi i on takie, Krillin? O nie. To na meme się nadaje idealnie akurat. Tak. No, no i właśnie Dragon Ball to mi się bardzo nie podobało, bo już tak pod koniec Zetki, a już ten Dragon Ball Super to już jest szkoda gadać. Bo to jest tak samo jak by wskrzesili chociażby Jiraiya, to coś, o czym wiele razy też mówiłem, że nie chciałbym, żeby ten Jiraiya ginął, ale jak już zginął, to zostawcie kurwa w tym grobie. No, tak mówiłem, trzymajmy się nakreślonych zasad, jak już mamy jakieś zasady, to kurwa się ich trzymajmy, a nie nagle, jeżeli nam się to spodoba, no to a dobra, to jednak nie. Ja w głowie mam od razu, jeżeli ktoś nie ogląda Dragon Balla, ma zamiar, to hej, wyłączcie, bo tu będzie spoiler. Była taka sytuacja z Vegetą, gdzie on, wiesz, on był ciągle tym, wiesz, zadufanym w sobie gościu, ja tutaj jestem zajebisty. Moja lubna postać. Nienawidzę ludzi, nie, można powiedzieć, a jednocześnie on się poświęcił, żeby tam chronić, nie pamiętam, czy Trunks wtedy. I to był Majin Vegeta. Tak. I on mówił, Explosion chyba zrobił i sam siebie zabił i to było takie wow, super. A jednocześnie zaraz, hej. Przecież istnieją ten, może góra. W sumie gościu, zaraz żył. Tak, luźno. To była taka dramatyczna scena, że on tam, Trunks chciał go uratować, nie chciał na to zgodzić. I tak samo Goten, kurwa, jak mogę to zapomnieć, jaką ma? Pewnie, Goten? Goten? No. Chyba też nie, ale dobra, będziecie wiedzieć. Albo Gohan? Tak, Gohan, dobra, to jest obiad po japońsku. Goten to był chyba Gohan i Trunk połączenie? Nie pamiętam już. Fuzja ci chodzi?
Tak, tak, tak. No. Może jakiś Gotenks czy coś takiego, pewnie coś takiego było. No, dobra, to właśnie no, taka dramatyczna scena była i to jest najlepsze, takie przecież, wiesz, ta muzyczka smutna, smutna i właśnie zaraz sobie właśnie ogarniasz, że przecież za 5 minut teleportację użyje Goku i go używi. Tak, tragedia. No to... W sensie, na dodatek żyjesz jest... dalej, tylko na innej planecie, w jakiejś małej planecie, na innym świecie. Tak, tak. To jest już w ogóle absurd. Tam sobie możesz trenować, żyć, jeść dalej. Tak. Po prostu gdzie indziej jesteś. Możesz się wzmacniać, możesz nie żyć, ale będziesz kurwa lepszy. Znowu masz, spoiler, masz jeżeli ktoś nie oglądał Dragon Balla. Fizyczną. Jeżeli ktoś nie oglądał Dragon Balla, super, to była sytuacja, w której Frieza, kurwa antagonista, siedział w tym... Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywało, no powiedzmy w piekle i on... On tam sobie no. właśnie wtedy się najbardziej rozwinął, bo on ćwiczył sobie, jakoś tam skupienie robił, czy cokolwiek, bo za życia nigdy nie ćwiczył i nagle był po dobrej stronie, bo go Goku wskrzesił, kurwa. Nie był po dobrej stronie, tak, dalej taki, ale to było straszne. Był po złej, ale... Dzieciństwo mi zniszczyli, ten, wiesz, tak, wtedy. Tak. Bo Frieza był zawsze dla mnie jebanym koksem, takim potężnym, nagle go przebudzono, jak szmatę go potraktowali. Tak. I to było tak, że on był w piekle takim, że... Był takim, było zbyt kolorowo, bo dzieciaczki się bawiły, on był zamknięty w klatce i rzucały go cukierkami i go kochały i tak dalej. To było dla niego piekło i tam tyle lat spędził, a potem dopiero jak się uwolnił, to w swoim statku zaczął trenować i 3 dni, on jest takim geniuszem, że 3 dni mu wystarczyło, żeby nową formę, jakąś złotego Wegetę zrobić i tak dalej, i tak dalej. I no, potem na tej arenie był też jako dobry, ale nie był dobry, no gówno, tak, gówno, nie podoba mi się. Nie był dobry, ale wspólny cel mieli, nie? Także wiesz. Tak, tak. Tak, no i to są takie zabiegi typowe, jak możemy to podsumować, są chujowe chyba, nie wiem, czy jest to lepsze stwierdzenie. Masz jakieś inne? Myślę, że to dobre słowo na to określenie, na to, które powiedzieliśmy. Czyli tak podsumowując, no to jakby fajny zawsze ten efekt jest zazwyczaj zajebisty, tak. Ale jakby droga jest jakaś bardzo, szczególnie tych głównych bohaterów, którzy, no. To mi się wydaje, że to zazwyczaj jest wojna tego, że ciężko jest power scaling w dłuższych seriach utrzymać tak. na równym poziomie i przez to w jakimś momencie ogarnia sobie, kurwa, ten villain jest tak silny, to albo lecę w chuja i go osłabiam jakoś i to będzie nielogiczne, albo daję super moc bohaterowi i jakoś tam to ogarnę tak, i tyle. Jakoś to i to za każdym razem jest to samo, czy to jest Ichigo, czy to jest Gon, czy to jest Naruto, czy to jest Goku, czy to jest Vegeta, czy to jest jakikolwiek inny Natsu z Fairy Tail, to jest to już w ogóle, o Jezus, te ostatnie serie to no. już w ogóle, no to już przedstawię wam pięć filerów, tylko tasiemcy, w którym dokładnie to się dzieje i każdy takie coś robi. Jeżeli każdy takie coś robi, to być może jest to jakoś konieczne i... Albo właśnie tak bardzo wymyka się spod kontroli power scaling, że tego się nie da zrobić, bo widocznie, jeżeli profesjonaliści robią to w taki sposób, to możliwe, że nie da się tego inaczej zrobić, ale to nie znaczy, że musi nam się to podobać. Znaczy nie powiedziałbym, że nie da się, w sensie no, to zależy jak dalekie masz plany z tego tworzenia, nie? Bo możesz sobie na początku siąść, rozpisać to wszystko, w sensie nie musisz rozpisywać sobie całej historii od razu, tylko tutaj ten, że tutaj będzie ten antagonista, będziesz musiał ileś tam poświęcić na to czasu, czy cokolwiek, czy ten przegra, ten wygra, a nie, że zawsze konsekwencji nie ma albo są w sumie nieproporcjonalne, jak hej, Gaj ma jedną nogę niezdrową, tak? Nie, co pewnie i tak później będzie tak, że normalnie będzie tak, chodził, bo czemu by nie? I tak na rękach popierdala i się bije. Tak, spokojnie. Tak, więc to jest to. Rock Lee miał nigdy nie chodzić, nic nie ma chyba konsekwencji nie walczyć. Żadnych. Tak. Nie ma. Już tego ani słychać nie widzę. Tak samo. No to jest takie, wiesz... No nie fajne, to konsekwencji nie ma, wiesz, główna obsada tych dobrych praktycznie nigdy nie ginie, albo jak ginie, no to jest super, można to przedstawić jak Jiraiya, albo można przedstawić jak Neji'ego, czyli niepotrzebnie. I tak. No, na wszystko można mieć jakieś ale, nie? No czasami powiesz, że szkoda, że ci dobrzy nigdy nie umierają, a może być tak, że umrą i to jest kurwa głupie i tyle. Tak, wszystko zależy od tego, jak to naprawdę zostanie wykonane, od wykonania wszystko zależy, nie zawsze od, jeżeli to się tak ogląda z dnia na dzień i tak niezbytnio się na to nie zwraca uwagi, to zazwyczaj ten efekt końcowy cię interesuje, tak jak my oglądaliśmy, to zazwyczaj patrzy się na ten efekt końcowy, tam nieważne, dobra, odcinek tak. temu 3 dni się nauczył, ale teraz zajebiście wygląda i teraz nie się napierdala, tak. spoko, ale właśnie teraz sobie tam myślisz,
No to jakby to nie bardzo to no, pasuje no, wszystko. No tym bardziej, że zobacz, no wszystko zależy jak zostaniesz przedstawiony. Mówisz, chciałbym, żeby te fajne postacie też mogły umrzeć. Ginie Jiraiya, zajebiście, szkoda, ale zajebiście. Szkoda, zajebiście nie? Szkoda. Takie tak, nowe sceny. Ale zobacz, że ten tryb mędrca, zajebiście, szkoda, że gościu się nauczył w 3 dni, ale możesz mieć przeklętą pieczęć, którą no nie wiem, czy jest ktoś, kto mówił, o Boże, jak to było słabe zagranie i tak dalej. Mi osobiście nie przeszkadzało, że dostał przeklętą pieczęć, czyli na którą musiał pracować, której nawet nie chciał i no to samo jest z karmą w Boruto, ale identycznie. To jest troszeczkę ogrzewany kotlet, mamy podobieństwa. Boruto to ogrzewany kotlet? Pierwszy słyszę. No na pewno jest dużo takich rzeczy, na przykład Shikadai. Jakby kropka w kropkę Shikamaru, nie tylko ale z wyglądu, identyczny charakter, po prostu Shikamaru mały. Nie przeszkadzało mi, akurat ale jest fajny, Shikadaja. Właśnie, może dlatego, że nie było tak dużo Shikamaru w tym Naruto / Shippudenie, ale podobał mi się Shikadai, miał fajne takie rozkminy swoje i w ogóle, to było całkiem spoko postać akurat. No a ci powiem, jeżeli nie byłoby kanonów, to by Shikadaja ani żadnej tej postaci pobocznej praktycznie byś ich nie zauważył, że żyją w ogóle. Mhm. To tylko jest w kanonach, zazwyczaj je rozwijają i jeżeli są jakieś tam arki, no to oni tam się pojawiają i tak wpychani są po prostu, bo jeżeli oglądasz serię, no to widzisz tylko Boruto, Sarada, Mickiego, Naruto, Sasuke i Kawakiego. I wreszcie nie zobaczysz. I antagoniści. To jest ta. Jeszcze Sakura się przewija czasami. I tak to. O, jeszcze Sai, okej. Okay. No i Shikamaru czasami. No. I to są wszyscy, cała obsada główna. I więcej nie zobaczysz, chyba że kanony oglądasz. I to się sprawia, bo te postacie są fajne. A reszta to gówno. Więc nie pokazujcie ich. No dobra. I to jakoś tam działa. I co, chyba będziemy powoli kończyć. Mam jeszcze jedno szybkie pytanie, w sumie może trochę dotyczące też całego podcastu, czyli ktoś zadał pytanie. Mam pytanie, jakie jest wasze ulubione jutsu, jakie najbardziej chcielibyście mieć, umieć? Na streamie mnie pytają cały czas o to, ale cały czas odpowiadam jasno, że Kamui jest umiejętnością, którą bym przygarnął. Powiem tak, nikt nie może mnie trafić, mogę się pojawić w każdym miejscu na ziemi, kiedy chcę, po prostu sobie zapierdalam pod ziemią. Mam swój wymiar. Gdzie mogę sobie chillować? Nie no, wszystko, czego chcieć więcej. Okej, okay, dobra. To ja mam takie bardziej przyziemne. To ja bym chciał te klony. Nie dość, że kurwa 10 książek bym naraz czytał. Jeden Eliasz by spał, a drugi by filmiki na klonu. O Jezu, to byłby broken. Ej, to jest zajebiste, że sobie ty. Czemu tak Naruto tego nie robi? W sumie. Patrz, to jest zasada złamana już. Jeżeli czujesz wszystkie te efekty przechodzą z klonów na ciebie, to czemu Naruto nie może sobie 5 klonami spać i potem 5 ćwiczyć i nagle to się wyrównuje wszystko? Przecież to jest popierdolone totalnie i no tego się nie da robić, bo on 5 klonów i wszystkie coś by robiły, to zmęczenie by ci pierdolnęło, żebyś umarł, ale jakbyś... Tak, on w Boruto nie ma siły ogólnie cały czas, nie? No. I jest zaspany i chce iść spać cały czas i nie ma siły i w ogóle. Tak to wygląda z nim w Boruto. Hej. Nerfy gdzie się da. No to... Ktoś o tym nie pomyślał. Jeszcze raz? Mówię, że ktoś chyba o tym nie pomyślał i po prostu nie zostało użyte. Już zostało zapomniane. Tak, tak. Zostało użyte na potrzeby nauczenia się Rasen Shurikena. Później po co ci w sumie to gościu? Jak będzie trzeba, to powiedzą. A! To przynajmniej będzie. Mamy furtkę, żeby coś wytłumaczyć. Mhm. No dobra. Chyba myślę, że w miarę to pogadaliśmy. Tak. Oczywiście z tematu zbiegaliśmy. Najpierw tam 8 minut jest nowin, potem mieszanki wielkiej, mieszanki. Ale wszystko raczej dotyczy Naruto w większości i nawiązań innych anime. Trochę Dragon jak Dragon Ball, Hunter, One Piece i tak dalej. Tam pewnie wielu z osób wiem, że ogląda. Ci, co oglądają Naruto, to raczej też tasiemce, lubiło się w tasiemcach innych zazwyczaj, to też oglądają te tasiemce. To po komentarzach też widziałem. Także myślę, że okej, okay, wyszło spoko. Mam nadzieję, że nie odczuliście tego, że jestem chuj zmęczony. Może oczywiście, trudno. Mam nadzieję, a ja zaspany, bo dopiero wstałem. Fajnie. 23:20 na jakąś niedawno wstał. Śniadanie zjadłem właśnie. Ja nie śpię od chyba 14 czy 15 godzin. Jeszcze nie spałem w swoim łóżku. Super. Także. Zmiana warty. To się żegnamy, co? Tak, tak. Także na razie. Dobra. Dzięki. Cześć. Cześć.